oficjalnie zaczynamy dzisiejsze szkolenie z podstaw prawa autorskiego w kontekście projektu Wikimedia Commons i zapraszam Ciebie, Tomku, do prezentacji. A Was do zadawania pytań w trakcie szkolenia. Dobra, witam wszystkich. Jestem mile zaskoczony, że jest aż tyle osób, 27 osób. Spodziewałem się, że jest taki temat jakiś bardzo sexy, że tak powiem. Idea tego jest taka, że trochę będę musiał to nawet zmodyfikować w stosunku do tego, jaki miałem pierwotny plan. Myślałem, że to będzie bardziej takie insiderskie spotkanie. Natomiast z dwóch czy trzech przykładów zrezygnuję w takim razie po pokazywania w związku z tym, że one mogą być mało przyjemne dla osób, które w tym uczestniczyły. Natomiast generalnie idea jest taka, że ja za chwilę pokażę swoją prezentację. Ona nie jest długa, ona nie jest mało tekstu. Idea jest taka, że najpierw zrobię taki zupełnie podstawowy wstęp o podstawowych pojęciach, które są w prawie autorskim, po to, żebyśmy wiedzieli, o czym wszyscy mówimy, a potem przejdziemy do coraz większych konkretów i niektóre sprawy będą już takie no, trochę insajderskie, jak na przykład właśnie jak się ładuje zdjęcia do Commons prawidłowo, to już będzie takie bardzo insajderskie. No dobra, to i tak jak mówię, ja lubię, jak mi przerywają, nie ma problemu, nie mam z tym żadnego problemu, nawet nie lubię, jak mi nikt nie przerywa, tak jestem sam pracownikiem naukowym, też prowadzę dużo wykładów, tak w ramach swojej pracy, jak mi grupa przez dłuższy czas nie reaguje, to zaczynam w końcu im zadawać pytania, bo po prostu jak nie ma kontaktu z ludźmi, to wykład nie ma sensu, tak to równie dobrze moglibyście sobie to przeczytać i by wyszło na to samo, tak? Więc tak jak mówię, bardzo proszę przerywać i zadawać pytania. I tak jak mówiliśmy, jeśli pytania będą skomplikowane albo będą wymagały, powiedzmy, dłuższego wywodu, to wtedy spróbujemy na nie odpowiedzieć, jak będzie czas, ale dopiero na końcu. Natomiast jak będą proste na od razu pytania, to będę od razu na nie odpowiadał. I też mówiłem, mam taką, że jeśli slajd Was nie zainteresuje, to ja krótko przez niego przeskoczę, a zostanę dłużej na tych slajdach, na których powiedzmy się jakaś dyskusja wyłoni, tak? Dobra. No to teraz zaczynamy. Cały ekran udostępnię. Dobra. Okay. Widać slajd, tak? Tak, dobrze. Widać, jest super. No to tak jak mówiłem, najpierw podstawy. Czyli w prawie autorskim generalnie to, czym się w ogóle prawo autorskie zajmuje, to są utwory, tak? I teraz utwór ma dosyć konkretną definicję i to jest dość kluczowe, bo jak coś nie jest utworem, to tym się prawo autorskie po prostu nie zajmuje. I to mamy definicję, że prawo autorskie chroni każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze ustalony w jakiejkolwiek postaci. Tak? To jest artykuł pierwszy prawa autorskiego, zupełnie podstawowy. I już w tym pierwszym zdaniu, z tego pierwszego zdania wynika sporo różnych konkretnych wniosków, że po pierwsze autorem jest zawsze jakiś człowiek i na przykład też w Wikimedia miewamy kłopoty, jak instytucja ładuje plik i jako autora podaje instytucję, mimo że to jest na przykład pojedyncze zdjęcie albo całkiem konkretny utwór, który na pewno ma jakiegoś konkretnego autora, tak? Więc autorem jest zawsze jakiś człowiek, absolutnym wyjątkiem, ale też są ludzie, są utwory zbiorowe, w których jest wielu autorów i nie da się ustalić, w którym fragmencie, kto jest autorem którego fragmentu, ale to wtedy jest autor zbiorowy. Natomiast autorem nie może być instytucja nigdy jako taka, ponieważ instytucja nie jest człowiekiem. Instytucja nie przejawia działalności twórczej o indywidualnym charakterze, tylko zawsze jakieś osoby. No i oczywiście drugi z tego wniosek, że ten człowiek musi tworzyć coś indywidualnego i to jest takie bardzo ogólne pojęcie. No i ten indywidualny charakter według orzeczeń sądowych to się da zdefiniować na wiele różnych sposobów, ale ogólna zasada jest taka, że jak coś da się zrobić na wiele różnych sposobów, z których każdy wymaga wysiłku twórczego, to mamy do czynienia z indywidualnym charakterem i ja tutaj daję jako przykład, że na przykład zmontowanie mebli z Ikei
które wymaga sporego czasami wysiłku intelektualnego, nie tworzy utworu z tego powodu, że każdy to, jeżeli robi prawidłowo, to robi to w jeden konkretny sposób i to jest czysto odtwórcza praca, choć wymaga pewnego wysiłku intelektualnego. No i w związku z tym, tak, jeżeli coś ma być utworem, to musi mieć ten indywidualny charakter. No i na tym między innymi też o tym za chwilkę też powiem, zasada de minimis w commons na tym bazuje, że jeśli mamy na przykład jakąś grafikę, która jest bardzo prosta, a ja tutaj celowo też mam właśnie specjalnie tło tego, tej swojej prezentacji w formie takich prostych kresek, które ja uważam, że nie są utworem, ponieważ to jest na tyle proste, że nie ma w tym specjalnie niczego twórczego, no i w związku z tym to nie jest utwór. No i teraz jakie mamy rodzaje utworów? Po pierwsze mamy utwór pierwotny, czyli utwór, który ja sam zrobiłem, czy sama, tak, od samego początku, nie wiem, siedzę sobie w kawiarni i napisałem sobie poemat w kartce papieru, no to jest mój pierwotny utwór, którego jestem wyłącznym autorem. Oprócz tego możemy mieć opracowanie, czyli utwór zależny. Z tymi utworami zależnymi też właśnie w Wikipedii i Wikimedia Commons mamy bardzo często do czynienia. To jest tłumaczenie, adaptacja, kolaż, ale na przykład też zdjęcie rzeźby, które samo w sobie ma charakter twórczy, to znaczy jest twórczym ujęciem tego poprzedniego utworu, tak? Natomiast jeśli coś nie ma tego charakteru twórczego, na przykład, nie wiem, prosta kserokopia albo zdjęcie dwuwymiarowe obrazu, które jest zrobione z takim założeniem, że ma maksymalnie wiernie ten obraz odtwarzać, to wtedy nie mamy do czynienia z utworem, tylko to będzie po prostu kopia tego utworu. No i prawo autorskie tutaj mówi, że właśnie rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego, chyba że autorskie prawa do tego utworu pierwotnego wygasły. Natomiast prawa autorskie też do samego opracowania ma oczywiście ten, kto to zrobił. No i klasyka, no to jest tłumaczenie jakiejś powieści, gdzie właśnie prawo zależne autora pierwotnego utworu polega na tym, że autor pierwotnego utworu może się na przykład w ogóle nie zgodzić na publikację tego tłumaczenia, musi je zaakceptować po to, żeby twórca tego tłumaczenia mógł to tłumaczenie opublikować. No i tutaj też jest bardzo często w Wikimedia Commons problem, że nawet nie całkiem świadomie, czasem na przykład jest zdjęcie z jakiejś konferencji i w tle tej konferencji są cały czas jakieś utwory, to znaczy na przykład loga jakiejś instytucji albo w ogóle jakieś plakaty i tak dalej. Ja tutaj nawet też zwracam uwagę Kamili, która siedziała właśnie, miała w tle plakat. Pytałem, co to za plakat, żeby potem nie było problemu z udostępnieniem na wolnej licencji tej prezentacji, którą teraz robimy, ponieważ musielibyśmy mieć zgodę twórcy tego plakatu na użycie w naszym utworze. I to też trzeba bardzo na to mocno uważać, bo bardzo często nieświadomie, że tak powiem, i nie bez intencji udostępniania tamtego drugiego utworu, on się wplątuje w nasz utwór. No i następnie mamy utwór inspirowany. No i utwór inspirowany ma pewne podobieństwa do innego utworu, ale nie czerpie z niego bezpośrednio, tak można powiedzieć, że w pewnym sensie niemal każdy utwór jest jakoś tam inspirowany wcześniejszymi utworami. Prawie nikt nie tworzy tak zupełnie wszystkiego nagle z powietrza. Natomiast potem jest oczywiście dyskusja i również w Commons też się toczą tego typu dyskusje, kiedy mamy do czynienia z utworem inspirowanym, a kiedy z zależnym i to jest często dyskusyjne, nie do końca jasne i są liczne orzeczenia sądowe, w których właśnie ktoś toczył spór, tak, najsłynniejszy na przykład z takich sporów to jest jak pani Rowling, tak, była oskarżona o właśnie w posługiwanie się, znaczy, że sporo fragmentów jej powieści pochodziło jakby z innej, starszej i ona udowadniała w sądzie, że ewentualnie się inspirowała, ale inspiracja nie jest zabronione. I ten proces trwał latami podobno, więc to się może zdarzyć. I nie da się prosto odpowiedzieć czasami, z którym z tych dwóch rodzajów utworów
mamy do czynienia. Łatwiej jest powiedzieć, że na pewno to jest utwór zależny, a trudniej jakby się odciąć od tego utworu pierwotnego i stwierdzić, że to tylko była inspiracja. No i już mnie zaczyna martwić, że nikt nie zadaje żadnych pytań. No tak? Właśnie, to ja chciałam tutaj chyba Ci przerwać w imieniu uczestników, dlatego że pojawiły się pierwsze pytania na czacie. No i myślę, że to naturalne, że one się pojawiły, bo jeśli mówisz o tym, że autorem wtedy utwór musi być człowiek, no to pojawiło się pytanie o treści generowane przez sztuczną inteligencję. I jest pytanie od Telmoso, który właśnie pyta, jak Wikimedia zapatruje się na treści generowane przez systemy AI. Prawodawstwo jest póki co niezdecydowane lub nieco sprzeczne, a zakładam, że odnosimy się tu do prawa kraju serwerowego. Sami autorzy systemów AI zazwyczaj zezwalają na ich użycie bezpłatne, ale nie zawsze jest to w pełni wolna licencja. Sam proces generacji grafik również budzi wątpliwości prawnoautorskie. Znaczy, po pierwsze nie odpowiem, jak się na to zapatruje Wikimedia, bo zbyt ogólne pytanie. Wikimedia się prawdopodobnie w ogóle na to nie będzie w żaden sposób konkretnie zapowiadała, bo to nie jest jednolita struktura, tylko w samych projektach Wikimedia też tak jest, że o tym, co można, czego nie można, w dużym stopniu decydują, oczywiście na podstawie dyskusji prawnych i tak dalej, ale decydują uczestnicy tego projektu, więc nie da się odpowiedzieć, co na to Wikimedia. Tak. Natomiast co do tego ogólnego, to jest bardzo szerokie pojęcie. Ja szczerze mówiąc nie mam jeszcze porobionego poglądu na to, także na to pytanie, przykro mi, nie potrafię odpowiedzieć. To jest pytanie, o którym pewnie można długo dyskutować na jakichś przykładach, natomiast jednoznacznej odpowiedzi nie jestem w stanie udzielić. Myślę, żebym się zdziwiła, gdybyś miał jednoznaczną odpowiedź, bo to jest faktycznie cały czas, chyba tutaj nasza rzeczywistość wyprzedza też regulacje prawnoautorskie nawet, czy nawet jakieś takie jednolite stanowiska w tym temacie. No tak, na gruncie prawa to jedyne, co można powiedzieć, to tak samo by było jak z wszelkimi innymi wytworami maszyn, czyli że generalnie maszyna, przynajmniej w obecnym stanie prawnym, nie ma żadnych praw autorskich, podobnie jak na przykład była ta słynna historia ze zdjęciem, które to selfie, które sobie małpa sama wykonała, a potem fotograf, który przypadkiem zostawił to zdjęcie, aparat fotograficzny małpie rozciął jakieś prawa autorskie do tego zdjęcia. W sumie wyszło na to, że to nie jest utwór, ponieważ uznano, aczkolwiek właśnie obrońcy praw zwierząt twierdzili, że jednak w jakiś sposób ta małpa powinna być podmiotem prawa autorskiego, natomiast generalnie wtedy była decyzja sądu amerykańskiego, co prawda, ale w Polsce te zasady są akurat podobne, że zwierzęta nie mogą być podmiotem prawa, tak? Więc przynajmniej autorskiego, więc w związku z tym tu z maszyną, na tą chwilę żadna maszyna nie ma praw autorskich, to na pewno. Natomiast można dyskutować, w jakim stopniu, czy i jak jakieś prawa autorskie do wytworów maszyny może sobie rościć twórca maszyny. No, tak bym to powiedział. Ale to są też na przykład choćby zdjęcia automatycznie wykonywane na przykład przez jakieś urządzenie, które gdzieś zostało sprytnie pomyślane, zaplanowane i pytanie wtedy, kto ma prawa autorskie do tego zdjęcia, bo nie wykonał tego zdjęcia bezpośrednio człowiek i tu są bardzo różne sytuacje. Na przykład jakbym miał, ustawił sobie zdjęcie, żeby na przykład zrobić te takie poklatkowe zdjęcia, na przykład jak zrobić potem z tego filmik, jak na przykład kwiat się otwiera, to wtedy uznałbym, że ja mam do tego prawa autorskie. Ja nie wykonałem każdego zdjęcia osobno, ale wszystko przemyślałem. To znaczy ustawiłem aparat fotograficzny, wiedziałem, co robię i w końcu ten filmik to jest moja twórczość, można powiedzieć. Natomiast nie zawsze tak jest. Są sytuacje też, akurat mam nawet takie przykłady z pytaniem, kto ma prawa autorskie i czy w ogóle utworem jest na przykład zdjęcie USG. I była na ten temat długie dyskusje w Wikimedia Commons i tam uznano, że zdjęcia medyczne co do zasady wykonywane przez maszyny, nawet jak człowiek tam wybiera moment, kiedy robi to zdjęcie, to nie są utwory. A jak to będzie w
w przypadku czata, który jest zupełnie nową historią i generuje jakby twórczość, no to można, podejrzewam, że na tą chwilę albo się sprawa wyjaśni, jak w końcu ktoś kogoś pozwie, na przykład właściciele tego czata kogoś pozwą, chociaż nie wiem, czy mają w ogóle taki zamiar o to, że tą twórczość czata ktoś splagiatował, na przykład tak podpisując się pod nią. Wojtek tutaj jeszcze się zgłasza, więc Wojtku, śmiało. Tak, ja chciałem zapytać o te utwory zależne. Możemy do tego slajdu następnego przejść, bo tu jest napisane rozporządzenie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego. A jeśli prawa majątkowe należą do kogoś innego niż do twórcy, to wtedy na to tłumaczenie właściciel praw majątkowych. Nadal, nie, to jest, ja zaraz do tego dojdę, że akurat jeśli chodzi o to prawo do rozporządzenia, znaczy do wydawania zgody na publikację utworu zależnego, to jest prawo autorskie osobiste. I nawet jak autor przeniesie prawa majątkowe na kogoś innego, to ma nadal to prawo. Wyjątkiem są takie sytuacje, kiedy w umowach prawnoautorskich to jest uwzględniane i to prawo ceduje na jakiś inny podmiot w umowie. Autor sam świadomie, to jest takie, są zwykle klauzule, że zezwala na przykład wydawnictwu na rozporządzanie jego prawami osobistymi, tak? A to musi być osobna, dodatkowa klauzula w umowie, żeby automatycznie to się nie dzieje. Automatycznie, nawet jak ja napisałem książkę i przeniosłem prawa autorskie majątkowe do tej książki na wydawnictwo, to ja wciąż decyduję o tym, czy tłumaczenie tej książki może być opublikowane. I wielu autorów, na przykład książek, wiem, że właśnie przenoszą nawet prawa autorskie na wydawnictwo, to nawet sobie wręcz w umowie zastrzegają prawa do podejmowania decyzji co do publikacji tłumaczeń, na przykład. Tak, są tacy, na przykład taki czeski autor, wyskoczyłem w tej chwili nazwisko, bardzo tego pilnował, oglądałem nawet niedawno film dokumentalny na ten temat i on absolutnie tego pilnował, łącznie z tym, że sam mówił tam 5 czy 6 językami, mu się wszystkie tłumaczenia nie podobały i w końcu zaczął sam tłumaczyć swoje powieści na inne języki i zabraniał pozostałym tłumaczom publikowania, tak? Mimo że przenosił prawa majątkowe do tych książek na takie wydawnictwo, z którym stał współpracować. Jeszcze Kuba ma pytanie. Tak, czyli jeżeli ja kupuję na przykład za kilka milionów jakiś obraz, to żeby mógł zrobić to zdjęcie, to musiałbym podpisać umowę razem z autorem, tak? Znaczy, jeśli jest kupowany obraz bez przeniesienia praw majątkowych, to jest, tylko się kupuje egzemplarz tego utworu, nawet jak to jest oryginał, i w ogóle się nie ma żadnych praw autorskich do tego utworu, najmniejsze. Także natomiast jeżeli by się kupowało, i muzea na przykład też to praktykują, że kupują od twórcy obraz, ale podpisują z nim umowę na przeniesienie praw autorskich na muzeum, to wtedy muzeum może tymi utworami rozporządzać dalej. A czyli oni muzea kupują razem z tymi prawami pochodnymi, czy oni, muzeum, jeżeli kupi obraz, to może zrobić zdjęcie? No moja praktyka, ta, którą ja miałem jeszcze z czasów, jak współpracowałem w ramach stowarzyszenia, tak, Wikimedia Polska z GLAM-ami, było takie, że to jest różnie w różnych muzeach. Ja o tym zresztą powiem, jak dojdziemy do umów prawnoautorskich i problemów z tymi umowami. Tak, ja mam też taką, bo widzę, że tu się pojawiają takie pojęcia jak prawa autorskie osobiste i majątkowe i myślę, że bo te pojęcia jeszcze są przed nami, więc myślę, że po prostu to może być niezrozumiałe dla niektórych osób, które potrzebują podstaw, więc może po prostu przejdźmy do tej części, jeśli mogłabym tak zasugerować i wtedy przejdziemy do tych wszystkich bardziej skomplikowanych pojęć, bo to się zaczyna robić trudne, kiedy tym operujemy, zanim o umowach też będzie taki osobny slajd. Tak, tak. Także do te pytania, które są, nawet jeśli w tej chwili ich nie zadamy, to do nich jakby wrócimy, nie? Więc tylko pozwólmy jakby dojść do tych podstawowych pojęć, które pozwolą nam lepiej zrozumieć odpowiedzi. No więc teraz właśnie kolejny slajd, czyli prawa osobiste, tak? I tutaj te prawa są dosyć szczegółowo zdefiniowane też w ustawie. No i tu
zaczynają się od artykułu 16, no i to jest podstawowy zapis, czyli autorskie prawa osobiste chronią nieograniczonym czasie niepodlegającym się zrzeczeniu lub zbyciu więź twórcy z utworem. W pewnym sensie można powiedzieć, że ten artykuł czyni tą więź twórcy z autorem taką rodzajem takiej świętości, której nikt nie może ruszyć, a zerwanie tej w świętości, można powiedzieć tak w cudzysłowie, grozi, grozi nawet całkiem konkretna odpowiedzialność karna. Więc na przykład zrobienie plagiatu, czyli właśnie podpisanie się pod cudzym utworem jako swoim, to jest właśnie zerwanie tej więzi i właśnie to już za to już potencjalnie grozi odpowiedzialność karna nawet do 2 lat więzienia. Co się na przykład, potem o tym powiem, z kreatorem ładowania do Wikimedia Commons w pewnym sensie, no nie bezpośrednio, ale sprzyja w mojej opinii przynajmniej do popełniania tego przestępstwa. Nieświadomie zupełnie można zostać przestępcą, klikając tam w jedno złe pole, tak? A jak do tego dojdziemy, to i to się niestety wiele osób to robi, oczywiście nie ze złej woli bardzo często, ale tak jest łatwo, ale to do tego później dojdziemy. No i teraz podmiot, czyli ten, kto jest właścicielem tego prawa, to ma je co do osobistych zawsze twórca, tak? Czyli nawet jak mamy utwór pracowniczy, tak zwany, do czego później dojdziemy, czyli że na przykład no, mamy pracownika Stowarzyszenia Wikimedia Polska, który ma w umowie napisane nawet, że tak, te utwory, które wykona w ramach obowiązków i do nich prawa majątkowe przechodzą na instytucję, czyli na stowarzyszenie, to jednak prawa osobiste zachowuje, tak? Czy tak na przykład jak ja pracuję na uczelni, to też mam w umowie o pracę, że publikacje naukowe, opracowania naukowe i tak dalej, wszystko co robię w ramach swoich obowiązków służbowych, te wszystkie utwory, prawa majątkowe do nich ma moja instytucja, ale ja mam prawa osobiste. Więc nikt nie może na przykład, nie wiem, mojego wykładu czy mojej publikacji opublikować w tej instytucji czy ktokolwiek inny pod cudzym nazwiskiem, tak? No i teraz one nigdy nie wygasają. Po śmierci twórcy egzekwują w jego imieniu spadkobiercy do czasu wygaśnięcia praw majątkowych, a potem odpowiednia organizacja zarządzania prawami autorskimi, ja tu w skrócie będę to używał cały czas, OZZ, to są takie specjalne organizacje, najbardziej znaną jest ZAIX, które przynajmniej w zamyśle reprezentują twórców z jakiejś określonej branży, na przykład Stowarzyszenie Filmowców Polskich jest OZZ-em dla właśnie reżyserów, aktorów i tak dalej, a ZAIX dla twórców, którzy tworzą w utwory pisane, tak zwane, tak? No i tak dalej. I każdy OZZ ma swoją działkę, to są takie specjalne stowarzyszenia, które na specjalnych regułach działają. Mówię o tym teraz, bo potem ten skrót OZZ jeszcze się parę razy pojawi. No i te prawa osobiste powstają, zresztą majątkowe też, akurat z chwilą ustalenia utworu, choćby był on niedokończony i nie wymagają w tej chwili żadnych formalności, czyli jeżeli sobie w kawiarni napiszę poemat na kartce papieru, to już w tym momencie automatycznie ten utwór jest chroniony, ja mam do niego prawa osobiste i również majątkowe, dopóki ich nie przekażę. No i jakby ktoś mi na przykład, nie wiem, podwędził tą karteczkę i opublikował ten utwór jako swój, no to ja grozi mu za to odpowiedzialność karną. No i teraz ważne jest i często pomijane te prawa osobiste, natomiast one są ściśle skatalogowane też w dalszych częściach artykułu 16. No i to jest po pierwsze prawo do uznania autorstwa utworu, prawo do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem, a także udostępnienia go anonimowo. Do tego punktu jeszcze za chwilę będziemy wracali w kwestii ustalenia, czy mamy w danym momencie do czynienia z utworem anonimowym, czy nie. Nienaruszalność treści formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, decydowania o pierwszym udostępnieniu, to też jest ważny punkt, który też pokaże, że rodzi różnego rodzaju
problemy też przy ładowaniu różnych zdjęć do Wikimedia Commons, no i nadzór nad sposobem korzystania z utworów, tak? Ta nienaruszalność treści, to na przykład ją w pewnym sensie anuluje, jak pokażę, przy wolnych licencjach autor rezygnuje z tego ograniczenia, natomiast normalnie to na przykład jeżeli jestem pisarzem, daję do wydawnictwa swoją powieść, to bez mojej zgody w tej powieści wydawnictwo nie może nanieść jakichkolwiek zmian, ponieważ ta treść i forma utworu, którą ja dostarczyłem do publikacji, bez mojej zgody nie może zostać zmieniona. Oczywiście w praktyce potem na przykład wydawnictwo negocjuje różne skróty i takie różne inne rzeczy, natomiast musi się to też odbyć za zgodą autora, ponieważ to jest niezbywalne prawo autorskie osobiste. No i co do tego nadzoru, to właśnie była już o tym przed chwilą mowa, można go powierzyć komuś w umowie na przykład i są takie klauzule w umowach prawnoautorskich, że nadzór nad właśnie w realizacją osobistych praw jest przenoszone, czy nie jest przenoszone, tylko jest udzielane prawo do tego nadzoru tej instytucji, z którą się podpisuje też umowę o przeniesienie praw autorskich majątkowych, ale ten nadzór, ta instytucja, czy firma, czy inna osoba, która bierze na siebie ten nadzór, powinna go realizować w dobrej wierze i w interesie twórcy, a nie własnym, tak? Takie są też orzeczenia, w których na przykład działy się dziwne rzeczy, na przykład z czyimiś utworami, autor pozywał na przykład wydawnictwo, wydawnictwo się broni, że miało ten zapis o tym, że wydawnictwo może właśnie prowadzić nadzór nad prawami osobistymi, ale właśnie autor stwierdzał, że wydawnictwo robiło to nieprawidłowo, to znaczy wbrew jego interesowi, ewidentnie w złej wierze, czyli wbrew interesom, tak? Można powiedzieć, że to przypomina trochę kuratelę sądową, tak? Jeżeli ktoś bierze kuratelę sądową nad na przykład nieletnim, to ma realizować tą kuratelę w jego interesie, a nie w swoim. Tu jest to samo, tak? Także jak mamy zapisy w umowie prawnoautorskiej, które pozwalają robić bardzo dziwne rzeczy no, temu, kto to bierze, to one są bardzo często wpisywane do takiego zestawu klauzul niedozwolonych. Tutaj miałem powiedzieć jedną rzecz o Stowarzyszeniu Wikimedia Polska, ale nie powiem, bo jest sporo innych osób, może przy innej okazji. Dobra. I teraz tak. Prawa majątkowe, tak? Tutaj z prawami majątkowymi jest sprawa prostsza, to znaczy to jest po prostu wyłączne prawo do korzystania utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Czyli mówiąc po ludzku, to jest po prostu prawo do czerpania pieniędzy z publikacji własnych utworów, czy też ich wykonywania i tak dalej, tak? Do tego to się tak konkretnie sprowadza, aczkolwiek nie do końca, bo również mogę być, to prawo majątkowe to jest właśnie wydawanie prawa do w ogóle korzystania z utworu, czyli na przykład jak mi się nie podoba, że ktoś korzysta z mojego utworu w sposób, który mi się nie podoba, to też to narusza moje prawo majątkowe, to bez mojej zgody było. No i tutaj też za naruszenie grozi odpowiedzialność karna i cywilna. Jak kogoś interesuje, to są te paragrafy konkretne, których to jest dokładnie wyłuszczone, co za co tam jest, zależnie od tego, czy się czyni z tego źródło utrzymania i czy to się robi intencjonalnie, czy nieintencjonalnie. To są różne zakresy tych kar i opłat. Kuba podnosi rękę, więc Kuba... Tak, ja mam pytanie, czyli jeżeli ktoś ma prawa majątkowe do jakiegoś utworu, to nie może robić kopii tego utworu? Czyli na przykład ja mam prawa majątkowe do jakiegoś obrazu i ja nie mogę zrobić mu zdjęcia. Można. Kopię można zrobić utworu do któregoś, chyba że inaczej jest określone w umowie, ale jeżeli generalnie zostało przeniesione prawo autorskie, majątkowe do obrazu, to potem jeszcze wrócimy do pól eksploatacji, bo tutaj właśnie już ten, jeżeli akurat w umowie pola eksploatacji przeniesienia tego prawa majątkowego pozwalają publikować ten obraz, robić zdjęcia, to można oczywiście. Czyli musi być specjalnie opisany ten przypadek robienia zdjęcia, tak? Ja potem o tych polach eksploatacji zaraz powiem. I to też jest w przypadku też Wikimedia Commons dość istotne.
Bardzo często jest tak, że właśnie jak przychodzi z, na przykład, że ktoś przysyła zgodę do Wikimedia, znaczy do tego systemu VTRS, o którym później powiem, to jest pytanie właśnie, na jakie pola eksploatacji w prawa majątkowe zostały przeniesione i to jest bardzo często konsternacja w sensie, a co to jest, pada pytanie, tak? No więc widać, że po prostu umowa prawdopodobnie też nie jest dobrze skonstruowana, jak ktoś nie wie, co to są te pola. No i teraz tak, komu przysługuje, tak? No więc pierwotnie przysługuje zawsze twórcy, za wyjątkiem utworów pracowniczych i zbiorowych. Czyli jak, o ile ja komuś nie przekażę tych praw majątkowych, to dopóki tego nie zrobię, to ja je mam i koniec jako twórca, czyli idąc cały czas tym poematem napisanym w kawiarni, ja cały czas jeszcze nikomu tych praw w żaden sposób nie przekazałem, więc ja je mam. No i następnie utwory zbiorowe, to do nich ma automatycznie producent bądź wydawca, z tym, że tutaj trzeba dokładnie zdefiniować, co to jest utwór zbiorowy, bo to jest taki utwór, którym nie da się go podzielić na indywidualne fragmenty. Na przykład klasycznym przykładem utworu zbiorowego jest mapa, którą nie wiem, tworzy grupa kartografów i ta grupa kartografów po prostu tworzy tą mapę, jedna osoba robi jakiś jeden detal, drugi robi drugi detal, ale na całej mapie nie da się ustalić wkładu twórczego tak precyzyjnie, który fragment tego utworu powstał, którego twórcy, nie da się tego oznaczyć, więc wtedy mamy do czynienia z utworem zbiorowym. A na przykład też często padają pytania, Wikipedia nie jest w tym sensie na przykład utworem zbiorowym, ponieważ w Wikipedii mamy system, w którym się zapisuje wkład każdej osoby, która edytuje artykuł i można dokładnie sprawdzić, kto co wyedytował i ustalić, kto do którego fragmentu ma precyzyjnie prawa autorskie, więc Wikipedia nie jest utworem zbiorowym. A typowa encyklopedia, której na przykład wydawca, powiedzmy, daje do napisania artykuły z jakiejś dziedziny grupie ekspertów, którzy siedzą na przykład w jednym pomieszczeniu i wspólnie nad tym pracują, to wtedy mamy do czynienia z utworem zbiorowym. Bo wtedy i wtedy prawa do tego automatycznie ma wydawca tej encyklopedii. No i potem utwory pracownicze. No tutaj też bywają wokół tego dyskusje. Intuicyjnie to jest po prostu utwór, który powstał ze stosunku pracy, czyli mówiąc, ktoś mnie zatrudnia, w umowie o pracę, umowy o pracę wynika, że ja mam wykonywać jakieś utwory, to wtedy te utwory automatycznie właśnie do prawa do nich majątkowe na mocy ustawy otrzymuje wydawca, znaczy otrzymuje pracodawca. Tak? Natomiast po pierwsze ustawa o umowa o pracę może stanowić trochę inaczej, na przykład można wyłączyć to prawo w umowie o pracę, natomiast jeżeli nie ma zapisu na ten temat, to się dzieje automatycznie i ważne, że ten powstanie tego utworu musi wynikać z zakresu, powiedzmy, obowiązków, które są wpisane w umowę o pracę, czyli przykładowo wracając do tego poematu, załóżmy, że ja sobie w godzinach pracy wyskoczyłem do tej kawiarni, więc wykonuję w godzinach pracy ten poemat, ale jako pracownik naukowy ja nie mam żadnego obowiązku pisania poematów i ten poemat nie będzie utworem pracowniczym, mimo że nawet ja go wykonałem w godzinach pracy albo nawet bezczelnie tak przy kawie siedząc w swoim gabinecie, tak, to nie będzie utwór pracowniczy. Natomiast na przykład jak przygotowuję wykład dla studentów, który dostaje pieniądze, to w zakresie moich obowiązków ten wykład zrobić, to slajdy z tego wykładu prawa majątkowe ma w moja uczelnia, a nie. Mamy pytanie od Kuby. Tak, to jeszcze mam takie pytanie, jeżeli takie odnośnie tych pracowniczych praw majątkowych, to jakie prawa ta osoba ma, która oddała swoje prawa autorskie, majątkowe w tym sensie pracowniczym? Co ona może, czego nie może zrobić z tymi swoimi rzeczami? Znaczy, no, ta osoba ma prawa osobiste, natomiast prawa majątkowe ma pracodawca, czyli pracodawca może czerpać dochody ze sprzedaży tego utworu, może
może nimi dysponować i tak dalej, natomiast w granicach praw osobistych oczywiście, czyli na przykład taki, ja piszę publikację naukową, to jest jak najbardziej część moich obowiązków pracowniczych, ale mi się ta publikacja naukowa nie podoba, tak? Znaczy nie jestem z niej zadowolony, a są inni współautorzy. Ja wtedy jako pracownik mogę powiedzieć, nie zgadzam się na opublikowanie tego, ponieważ to jest moje prawo osobiste, tak? To jest to z tego katalogu osobistych, czyli decydowanie o pierwszym udostępnieniu, tak? Ja się na to udostępnienie mogę nie zgodzić, mimo że to jest utwór pracowniczy. Natomiast ja nie mogę z tego czerpać korzyści majątkowych. I to jest tylko jeden przykład, czy jest jeszcze coś innego? Tam potem dalej jeszcze też dalsze są artykuły, które doprecyzowują na przykład kwestię, już nie chciałem w te detale tu wchodzić, kwestie tego, że na przykład są zapisy, które mówią, że jak utwór przez 6 miesięcy nie zostanie opublikowany przez pracodawcę, a był taki plan, to wtedy pracownik ma do tego prawo, do opublikowania takiego utworu, tak? I tam są jeszcze takie różne detale, tak mówię, to by się trzeba dokładnie wczytać, ale też w kontekście akurat projektów Wikimedia czasami jest istotne właśnie, że powiedzmy, klasyka, tak bym powiedział, jest na przykład osoba poselska, żeby już o płci tej osoby poselskiej nie mówić, tak? I ta osoba poselska ma asystenta w biurze poselskim i ten asystent wykonuje tej osobie poselskiej zdjęcie. I teraz pada pytanie, czy ten asystent miał w obowiązkach służbowych wykonywanie zdjęć, tak? Jak nie miał, to zasadniczo to nie jest utwór pracowniczy, tak? Ale na ogół ta odpowiedź pada, że oczywiście miał, no to wtedy to jest utwór pracowniczy i wtedy osoba poselska automatycznie ma na tą osobę poselską jako pracodawcę tego asystenta są przenoszone automatycznie prawa majątkowe i to jest taka klasyka, tak? Ale na przykład taka osoba poselska przysyła jakieś inne zdjęcie i pada pytanie, kto jest autorem tego zdjęcia, no i tutaj jest, że na przykład kolega partyjny, tak? No to wtedy nie ma żadnego przeniesienia praw autorskich, tak? No i to w tego typu właśnie, głównie tego typu sprawy są Wikimedia Commons, na przykład, natomiast wnikanie w te dalsze, dokładniejsze detale relacji pracownika z pracodawcą odnośnie różnych innych rzeczy dotyczących właśnie tych praw do utworów pracowniczych, to już jakby wykracza poza zakres zainteresowania w ogóle no, projektu Wikimedia. To jeszcze tylko jeszcze jedno małe krótkie pytanie, czyli jeżeli przez 6 miesięcy ktoś nie opublikuje, to ten autor ma prawa majątkowe do tego utworu, jeżeli nie zostanie opublikowany? Nie, może czy... tylko, tam nie pamiętam dokładnie tych zapisów, bo tak jak mówię, musiałbym rzucić na nie okiem, dlatego że tak mówię, na przygotowaniu tego to mnie nie interesowało, tak, bo tak mówię, on jest w kontekście tylko kwestii tego, co nas interesuje Wikimedia Commons właściwie, jeśli chodzi o prawa autorskie. No, znaczy właśnie, ja właśnie w związku z tym mówię, bo jeżeli na przykład ktoś nie opublikuje jakiegoś zdjęcia, które ktoś zrobi, to jeżeli on będzie miał prawa do niego, no to będzie mógł je wrzucić na przykład na Commons. A jeżeli prawa ma pracodawca, no to niestety, nie, nawet jeżeli nie opublikuje, pracodawca. To... Pracodawca będzie miał prawa, to chodzi o te 6 miesięcy, to chodzi na przykład o taką sytuację, że na przykład, nie wiem, ja miałem umowę, znaczy z moim pracodawcą, że tworzę jakiś utwór i że on zostanie opublikowany. I on, jeżeli on przez 6 miesięcy nie zostanie opublikowany, to wtedy ja jako pracownik mogę wymóc na pracodawcy, żeby to opublikował, natomiast prawa majątkowe nadal będzie miał pracodawca, tak? I ja nie będę z tego czerpał korzyści majątkowe, ani mogę udzielić licencji na przykład dla Wikimedia Commons. Okej, rozumiem. Dziękuję. Tak. Mamy też kolejne pytanie na czacie od Marty Maliny Moraczewskiej. Jak jest z filmem długometrażowym fabularnym? Czy to jest utwór zbiorowy? Czy właścicielem praw majątkowych jest studio filmowe, producent, czy może reżyser? No, a jeśli chodzi o filmy, to jest cały rozdział w prawie autorskim na ten temat, kto ma, i to jest bardzo szczegółowo uregulowane, natomiast ja bym musiał też teraz
zajrzeć do tego, bo nie przygotowywałem tego, natomiast cały jest rozdział o filmach i kto konkretnie w jakim zakresie ma prawa majątkowe i kiedy one wygasają i tak dalej. To jest bardzo szczegółowo, jeśli chodzi o filmy i też utwory audio sprecyzowane w prawie autorskim. Są dwa takie długie fragmenty w ustawie, które to bardzo precyzyjnie definiują, w jakim procencie i tak dalej. Okej, okay, no to wygląda jak złożony temat. I jest jeszcze pytanie wcześniejsze, które pominęłam, a odnosiło się do tego komentarza z plakatem, który mam rozmazany w tle, bo pojawiło się pytanie, czy poprzez analogię, jeśli wrzucamy do komórki zdjęcia przystanków autobusowych, gdzie na wiatach są na przykład zawieszone reklamy, to naruszamy w ten sposób prawa twórców reklam. Nie, bo to będzie można skorzystać z prawa panorama, to zaraz do tego dojdę. Okej, okay, czyli wyjaśnimy to dalej, super, dzięki. No i teraz po śmierci z kolei przysługują spadkobiercom, tak jakby takich nie ma aktualnie gminie, w której, znaczy ściśle mówiąc Skarbowi Państwa, który reprezentuje gmina, w której ostatnio mieszkał twórca i tu niestety jest fatalna informacja, że nie ma żadnych rejestrów w ogóle takich praw autorskich i nie ma żadnego mechanizmu, w którym na przykład, nie wiem, Urząd Miasta Łodzi wie w ogóle, jacy twórcy zmarli na jego terenie bez spadkobierców i do czego w ogóle ma prawa. Natomiast formalnie tak to jest zapisane i potem wychodzą te historie dopiero w momencie, kiedy ktoś ma jakiś interes duży w trzymaniu tych praw majątkowych z jakiegoś powodu, a tak to właśnie sytuacja jest taka, że gmina czy generalnie Skarb Państwa nie wie, do jakich utworów ma prawo, no ale zapis jest, że ma, jak nie ma spadkobierców. Prawa jeszcze nie wygasły. I nie wiadomo też, kogo z przedstawicieli Skarbu Państwa się w ogóle pytać o ewentualną zgodę. No i teraz, jeśli chodzi o dysponowanie prawami majątkowymi, to już żeśmy trochę ten temat tak rozpoczęli. Więc po pierwsze właśnie, jeśli chodzi o dysponowanie prawami, to też w common się w kółko powtarza, to znaczy bardzo często ludzie nie wiedzą, że musi być umowa, jaką ma mieć strukturę i tak dalej. Więc prawo autorskie w tej chwili wyraźnie określa, że musi być umowa. Kiedyś to było, że wystarczy oświadczenie woli, teraz to już zostało uściślone, że musi być umowa. Musi być ta umowa pisemna, nie ma żadnych umów na gębę, które by były ważne, umów domniemanych, umów z sytuacji i tak dalej, tylko musi być konkretna pisemna umowa spisana. Musi być w tej umowie dokładnie stwierdzone, na które konkretnie utwory i następnie muszą być wyraźnie właśnie wskazane te nieszczęsne pola eksploatacji. Umowę można spisać na czas określony lub nieokreślony, na wyłączność lub nie, na czas określony i nieokreślony, no to prosta sprawa, że na czas określony to mówimy, na ile lat na przykład wydawcy te prawa przenosimy i potem ta umowa wygasa i w związku z tym te prawa do nas wracają. No i mogą być na wyłączność bądź nie, to znaczy albo na przykład piszę powieść, daję ją wydawcy, to będzie tam zawarta klauzula, że ja przenoszę te prawa na wyłączność tego konkretnego wydawcy, no i w ten sposób wydawca się zabezpiecza przed tym, że ja nie pójdę do drugiego wydawcy, bo tych samych praw w tym samym momencie nie sprzedam. No i bądź nie ma takiego zapisu, tak jak zaraz pokażę, na przykład w wolnych licencjach tego zapisu celowo i świadomie nie ma. No i teraz umowy na czas nieokreślony można wypowiadać. Przy czym tutaj akurat dla wolnych licencji to jest też dobra wiadomość, że kiedyś w poprzednich wersjach prawa autorskiego było dużo mniej ograniczeń tego wypowiadania, a teraz to wypowiadanie wiąże się z całym katalogiem problemów i ograniczeń. To są artykuły 56, dalej nie będę wnikał w detale tego, ale dość mocno te prawa do wypowiadania umów na czas nieokreślone zostały w ten sposób utrudnione, bym powiedział. Aczkolwiek formalnie
można je wypowiadać. No i potem, jeśli chodzi o przenoszenie, to znaczy, jeśli chodzi o te umowy, tak, dotyczące dysponowania prawami majątkowymi, dzielą się one na dwa rodzaje. Na umowy, które przenoszą te prawa na inny podmiot bądź na licencję. No i teraz przenoszenie, w umowie przy przenoszeniu jest po prostu klauzula, która przenosi prawa majątkowe na inny podmiot, czyli właścicielem tych praw jest ktoś inny, ktoś nowy, tak, nie autor. Przy czym tutaj też z tych poprzednich artykułów też to wynika, że po pierwsze nie da się przenieść wszystkich praw majątkowych na wszystkie pola eksploatacji, a bardzo często jest bardzo duża pokusa, powiedzmy, przy pisaniu takich umów właśnie, że chce się przeniesienia wszystkich praw na wszystkie pola. Więc się okazuje, że tego nie da zrobić. W tej chwili ustawa dokładnie stwierdza, że w umowie muszą być właśnie te wyraźnie wskazane pola eksploatacji. Co to są? Zaraz za sekundę do tego dojdziemy. I jak mamy umowę, w której jest napisane, że twórca przenosi prawa na kogoś, na wszystkie pola eksploatacji, to taka umowa właściwie, taki zapis powoduje, że ta umowa jest nieważna, ponieważ nie ma żadnego z pól eksploatacji wyraźnie wskazanych w umowie, to z tego wynika, że właściwie na żadne nie zostały przeniesione. Bardzo często teraz konstrukcja jest z niektórych umów, które widziałem, takie, że jest napisane na wszystkie pola eksploatacji, tym i tu dwukropek są wymienione. I to zadziała w praktyce w ten sposób, że nie można na wszystkie pola eksploatacji, ale interpretacja będzie, że ta umowa przeniosła na te wymienione. No i bardzo często pisze się na przykład do kogoś, ktoś tam na Commons przysyła pierwszą zgodę na jakiś utwór, znaczy jakieś zdjęcie, które już zostało załadowane, no i potem pada pytanie właśnie, kto jest autorem, czy jest umowa i na jakie pola eksploatacji. No ten ktoś odpowiada, że jest umowa i jest przeniesiona całkowicie, wszystkie prawa zostały przeniesione. No to znowu trzeba takiej osobie tłumaczyć, że nie, się nie da, no muszą być pola eksploatacji. I musimy w Commons też sprawdzić, jakie są te pola eksploatacji, żeby sprawdzić, czy jest ich zgodność z konstrukcją wolnych licencji, do czego potem za moment dojdzie. No i potem mamy licencję, tak? Licencja od przenoszenia różni się tym, że mamy klauzulę, która udziela prawo do korzystania z utworu na określonych warunkach, natomiast nie przenosi żadnych praw majątkowej i wszystkie wolne licencje właśnie mają taką konstrukcję. Przy czym tu też nie da się udzielić licencji na wszystkie prawa i na wszystkie pola eksploatacji. Nie ma takiej możliwości. No i potem te nieszczęsne pola, tak? No więc okazuje się, że nie ma w prawie autorskim zapisanego konkretnie, co to właściwie jest, tylko są konkretne takie przykłady. No przykładem pola eksploatacji to jest na przykład do druku, tak, że ja na przykład piszę powieść i przenoszę prawa autorskie majątkowe do druku tej mojej książki. To wtedy będzie oznaczało, że to się na przykład nie przenosi na audiobooki, tak, więc następne pole eksploatacji może być audiobooki. Natomiast w tej liście tych pól eksploatacji jest też takie śmieszne pole, które brzmi w ten sposób, że udostępnianie przez urządzenia elektroniczne w taki sposób, żeby osoba korzystająca mogła z nich korzystać w każdym miejscu i o każdym czasie. I to jest takie pole bardzo szerokie, które to jest tak zwane pole internetowe, tak zwane, czyli, ale niekoniecznie, bo tam jest mowa o urządzeniach elektronicznych, więc niekoniecznie tylko internet to musi być. Niemniej właśnie musi być w umowie to pole wymienione, żeby można było udzielić wolnej licencji. Na to też zwracamy uwagę. I licencja 3.1 z Creative Commons nawet dokładnie zawiera to pole wymienione. Natomiast interpretacja potem jest taka, że jak to pole jest, to w zasadzie jego szerokość tego pola jest taka, można powiedzieć, że umożliwia udzielenie wolnej licencji, mimo że w tych wolnych licencjach tych pól nie ma dokładnie określonych.
Teraz ja zadam pytanie, czyli czy dobrze rozumiem, że warunkiem udostępnienia danego utworu na wolnej licencji jest właśnie zawarcie w umowie tego konkretnego pola eksploatacji? Że albo to jakoś, chyba że to jest jakoś inaczej zdefiniowane, tak? Ale tak, powinno być to konkretne pole wymienione. Okej. I też tutaj widzę, jest taki zapis, że nie można przenieść praw ani udzielić licencji na pola, które nie istnieją, co rozumiem, że w praktyce oznacza, że jeśli pojawiają się nowe pola, to te umowy wymagają aktualizacji, jeśli chcemy móc je udostępniać. Tak jest, dokładnie mieliśmy takie przypadki we współpracy z muzeami, że na przykład była umowa, powiedzmy, spisana w 1976 roku. No i w związku z tym nie można w żaden sposób rozsądny przyjąć, że ta umowa daje możliwość udostępnienia tego utworu w internecie, tak? No bo w 76 roku na pewno ci spisujący umowę w ogóle o internecie jeszcze nie myśleli, nie wiedzieli o tym, że takie pole eksploatacji w ogóle może istnieć, no i w związku z tym taka umowa nie daje niestety możliwości muzeum na przykład udostępnienia tego utworu na w internecie. To była taka spora bariera, się zdarzała właśnie kiedyś, żeśmy dawno temu przeglądali. Jeszcze dopytam jeszcze o to. Przepraszam, tak ci przerywam, ale dopytam o to, bo a co w sytuacji, no rozumiem, że jakby rzeczywistość czasami wyprzedza oczywiście umowę to na pewno, czy regulacje prawne, ale rozumiem, że jeśli to jest negocjowalne, ale autor czy właściciel tych autorskich praw majątkowych nie musi się na to zgadzać, prawda? To jest po pierwsze. A po drugie, czy ewentualnie przy takiej negocjacji on może sobie zażyczyć dodatkowej opłaty, jeśli poszerza się pola eksploatacji? No może tak, i takie umowy też są, no i one wtedy też na przykład uniemożliwiają współpracę z taką instytucją akurat Stowarzyszenia Wikimedia Polska, tak? I to też bywają akurat przy tych umowach kiedyś, które mieliśmy okazję analizować, tutaj zresztą widziałem, że Marta Moraczewska jest, także też ona w tym też kiedyś uczestniczyła tutaj w Łodzi, że była umowa z twórcą i spadkobierczy akurat twórcy w tym przypadku i tam było wyraźne zastrzeżenie, że użycie komercyjne, znaczy nie może być użycie komercyjne i tam jeszcze było parę klauzul, które blokowały możliwość udostępnienia tego Wikimedia Commons. Tak, tak, pamiętam, rozmawialiśmy o tym ostatnio, rozmawialiśmy, że to jest akurat twórczyni czy twórca, który przeszedł do domeny publicznej w tym roku. Pytanie jest również od Kuby. Tak, to ja mam takie pytanie. Jeżeli jest jakiś utwór, który był udostępniony na Commons, że była licencja, znaczy była umowa eksploatacji tej internetowej, to czy jest jakoś zaznaczone, że na przykład ktoś nie może użyć tego utworu na przykład do druku, bo rozumiem, że nie może. Nie. Jeśli chodzi o wolne licencje, to za chwilę powiem, że do druku one też jak najbardziej pozwalają. Natomiast sprawdzając, powiedzmy, te klauzule, my patrzymy, jakie to są te klauzule i druk też powinien być. Tak. Natomiast minimalnie musi być ta internetowa, tak? Natomiast jak jej nie ma, no to już od razu wiadomo, że niestety ta umowa temu właścicielowi praw majątkowych nie daje możliwości udzielenia wolnej licencji. Również na przykład, jeżeli ktoś dysponuje umową licencyjną, a nie tą przenoszącą i na tej podstawie chce na przykład Wikimedia Commons coś udostępnić, to też trzeba sprawdzić, czy w tej umowie jest z kolei zapis, który daje prawo temu komuś na relicencjonowanie czy udzielanie kolejnych licencji, tak? Często też nie ma tego zapisu i to też wtedy eliminuje, tak powiem, taki utwór z gry. No dobra. Ja tak jeszcze tylko powiem w trosce o czas, bo dzisiaj nawet mieliśmy taką refleksję, że 2 godziny wydaje się, że to jest dużo czasu, a w sumie jesteśmy na półmetku, bo jest godzina 19:05, więc... Okej, okay. No dobrze, no to jedźmy dalej. Jedźmy dalej. Znaczy to już ta pierwsza część tego właśnie wstępu takiego, powiedzmy, podstawowego, mamy ją za sobą szczęśliwie. I teraz przechodzimy do wolnych licencji i Wikimedia Commons. Więc teraz, no, widzę, że sporo osób z zewnątrz, tak, to
W Wikimedia Commons podstawową zasadą jest taka, że ona akceptuje tylko otwartą treść, czyli pliki, które mogą być użyte przez każdego w każdym celu i utwory z domeny publicznej. W domenie publicznej jeszcze będzie później dokładniej. A dokładnie jest to wyłuszczone tak, że Wikimedia Commons akceptuje wyłącznie właśnie media, które są udostępnione na jednej z wyraźnie wymienionych licencji lub które znajdują się w domenie publicznej zgodnie z prawem co najmniej Stanów Zjednoczonych oraz państwa, w którym utwór powstał, czyli w przypadku polskich utworów to oznacza, że utwór musi być w domenie publicznej w Polsce, ale również w Stanach Zjednoczonych z tym są różne problemy, zaraz do tego też tam dojdziemy, że bywają utwory, które są w domenie publicznej w Polsce, a według prawa amerykańskiego ciągle nie. No i teraz te wolne licencje są jeszcze dokładniej zdefiniowane, że to są takie, które właśnie dają możliwość wykorzystania utworu i czerpania korzyści z jego używania, wolności poznawania utworu, wolności tworzenia i wolności wprowadzania zmian czy tworzenia utworów zależnych. No tu mi się coś tym nie pokazuje mi to, a tu było takie, że licencje w związku z tym, które zabraniają użycia komercyjnego bądź tworzenia utworów zależnych, nie są akceptowane Wikimedia Commons, czyli właśnie licencje Creative Commons NC i ND nie są. Można by sobie dyskutować, dlaczego tak, dlaczego nie. Natomiast przy założeniu, zakładaniu w ogóle Wikipedii, oczywiście na początku, co potem się też przeniosło na Commons i wszystkie inne projekty Wikimedia, przyjęto taką zasadę, że te utwory, czy całe te projekty mają być realnie wolne, czyli również mają dawać możliwość tworzenia z nich utworów zależnych i dawać możliwość też tworzenia utworów komercyjnych, zarabiania na tym. W szczególności, że ten warunek o użyciu niekomercyjnym jest bardzo trudny do zdefiniowania i rodzi szereg potencjalnych problemów i dlatego taka jest decyzja, przynajmniej na tą chwilę, chociaż czasami byłoby łatwiej na przykład z różnymi instytucjami, muzeami, archiwami współpracować, gdyby się zgadzać na licencje, które zakazują użycia komercyjnego bądź zakazują tworzenia utworów zależnych. No i teraz wolne licencje, tak? To jest umowa typu jeden dla wszystkich, czyli właściciel praw majątkowych, zazwyczaj, czy nie zawsze autor, tak, udziela zgody na użycie każdemu, kto chce w dowolnych celach na utwór, do którego oczywiście ma sam prawa majątkowe i który nie jest w domenie publicznej, bo udzielanie licencji na utwory, które są w domenie publicznej, nie ma sensu. No i teraz tutaj są instytucje, które się wyspecjalizowały w tworzeniu wzorów takich umów, czyli najbardziej znane jest Creative Commons, ale również Free Art Foundation, GNU Foundation, jeszcze tam jedna i one funkcjonują w ten sposób, że udostępniają wzory umów licencyjnych, z których każdy może skorzystać i często te wzory umów licencyjnych są mylone z samymi licencjami. Licencja pojawia się dopiero wtedy, kiedy ktoś udzieli tej licencji, czyli ktoś zdecyduje się, że właśnie obejmie tym wzorem umowy swój utwór i wtedy dopiero to jest licencja, a nie sama treść tego wzoru przygotowana przez te instytucje. No i te wszystkie umowy mają taką konstrukcję, że są niewyłączne, to znaczy właściciel ma dalej pełnię praw autorskich i właściciel może udzielać innych licencji innym podmiotom i generalnie robić sobie z utworem co chce. W pewnym sensie paradoksalnie można powiedzieć, że ta umowa wiąże wszystkich, tylko nie tego, kto ją wydaje. W sensie tak, i to też rodzi czasami różnego rodzaju takie dziwne sytuacje, że na przykład gdzieś ktoś znajdzie utwór, który jest copyrightowany gdzieś tam, to znaczy jest napisane, że prawa autorskie zostały komuś przekazane, czy na jakichś innych zasadach ten twórca gdzieś indziej ten utwór udostępnił, ale ponieważ umowa jest niewyłączna, to może to robić, tak? I w samym Wikimedia Commons jest też tak, że niektórzy ludzie decydują się na udostępnienie swoich utworów na kilku licencjach naraz
i wtedy, że tak powiem, od korzystającego zależy, z której z tych licencji skorzysta, natomiast to, że te licencje są, mają sprzeczne na przykład różne warunki, to nie szkodzi, po prostu korzystamy wtedy z tej licencji, którą autor udzielił, która nam bardziej pasuje. No i teraz te umowy mają wszystkie klauzule nieodwołalności, co właśnie w krajach takich jak w Polsce, gdzie można umowę wypowiedzieć, rodzi pewien problem i bywały nawet takie sytuacje, że byli tacy spryciarze, którzy udostępniali coś na wolnej licencji, potem na swojej jakiejś stronie gdzieś ogłaszali, że rezygnują z takiego udostępniania, czyli wypowiadają tą umowę, można powiedzieć, wszystkim i zaczynali się domagać pieniędzy od tych, którzy te dawniej na wolnych licencjach dostępne utwory używali. Z tym, że na szczęście i też te zapisy, o których mówiłem tam wcześniej, ten artykuł 56 i dalej, bardzo ograniczają te praktyki. Technicznie to wygląda tak, że jak do Wikimedia Commons ktoś załaduje zdjęcie i udzieli wolnej licencji, to następnie, żeby ją skutecznie wypowiedzieć, musiałby każdemu, kto zdążył ten utwór pobrać z Wikimedia Commons wtedy, kiedy on był jeszcze na wolnej licencji, osobiście każdej tej osobie wypowiedzieć umowę, tak? No więc to jest mało wykonalne. Każda z tych osób, która zdążyła pobrać ten utwór, kiedy on był na wolnej licencji, może się cały czas powoływać na to, że skorzysta z niego na bazie tej umowy, która wtedy była, jeszcze obowiązywała. Na przykład tak jest też w takiej relacji między Wikimedia Commons i Flickrem. Na Flickrze można bardzo łatwo zdjąć, jak to się mówi popularnie, tak, licencję ze swojego utworu. Natomiast Wikimedia Commons jest taki specjalny bot, który robi skany tych w ekranów, kiedy ten utwór był udostępniony na tej wolnej licencji i to jest dowód na to, że on nadal w Wikimedia Commons może być, bo Wikimedia Commons go pobrała w czasie, kiedy ten twórca jeszcze tej licencji udziela. Więc w praktyce te wolne licencje są jednak wieczne, to znaczy jak ktoś zdecyduje, i to też mówię też w kontekście tego, że właśnie dosyć dokładnie pilnujemy tych zgód po to, żeby te decyzje były świadome i żeby ten, kto udziela tej licencji, miał świadomość, że de facto, mimo że prawo autorskie niby zezwala na wypowiedzenie, de facto tego nie będzie mógł zrobić. No i teraz warunki w wolnych licencjach, tak, bo jakby wolne licencje pozwalają na to wszystko, co tu było wcześniej napisane, muszą zezwalać, bo inaczej nie uważamy je za wolne. Natomiast one mogą mieć różnego rodzaju i mają warunki. Przede wszystkim to są warunki atrybucji, do tego za chwilę dojdziemy, ale ewentualnie też jakieś ekstra warunki dotyczące publikacji utworów zależnych, czy różne inne dziwne warunki. Jednym z takich może nie dziwnych, ale bardzo pożytecznych naprawdę warunków i on udzieli licencji na wirusowe i niewirusowe, to jest to, że niektóre licencje zawierają klauzulę, że utwory zależne muszą być publikowane też na tych samych warunkach, czyli na tej samej licencji, a są też umowy, znaczy też są licencje, które dają swobodę, czyli jeżeli ktoś pobierze nasz utwór na takiej wolnej licencji, która nie ma tego warunku wirusowego, to może swój utwór zależny udostępniać na innej licencji. No i problemem są te pola eksploatacji, bo w wielu krajach nie ma zapisów o tych polach i w wielu krajach są podobne zapisy jak w Polsce i to też rodzi właśnie w Polsce i taka była opinia tam paru prawników, że po prostu należy się przyjrzeć, czy zakres pól eksploatacji jest na tyle szeroki, że można uznać, że można tę wolną licencją objąć, mimo że sama wolna licencja w swojej treści nie definiuje dokładnie tych pól. No i teraz licencje Creative Commons, tak, także z rodziny licencji Creative Commons, Wikimedia Commons akceptuje tylko licencje CC BY i CC BY SA.
I CC BY, SA od CC BY różni się tym, że jest ta pierwsza wirusowa, to znaczy ten warunek SA, czyli to jest skrót od angielskiego share alike, oznacza, że na tej licencji udostępniony utwór, jak się stworzy utwór zależny, to ten utwór zależny też musi być na tej samej licencji udostępniony, a przy tej licencji CC BY nie ma tego warunku, trzeba tylko spełnić warunek atrybucji i można pod inną licencją zupełnie swój utwór zależny używać. No i też w Wikimedia Commons są akceptowane utwory oznakowane CC0, przy czym CC0 to jest taka dość dziwna konstrukcja prawna, to nie jest licencja, to jest to oświadczenie właściciela, że jakby można, to by przeniósł do domeny publicznej, ale w krajach, gdzie tego nie można zrobić, to udziela najszerzej, jak się da, licencji, która w przypadku akurat polskiego prawa właściwie staje się tożsamą z licencją CC BY mniej więcej. I CC BY 0 to nie jest licencja, tylko jest taki waiver, takie oświadczenie. Tak? I dla uproszczenia też się mówi o tym jako o licencji, ale to nie jest licencja. To też rodzi pewne różne problemy, chociaż też widziałem, praktyka coraz bardziej uciera jednak w Polsce, że muzea stosują CC0 przy udostępnianiu różnych rzeczy, które są w domenie publicznej. Natomiast kiedyś była dawno temu taka opinia Ministerstwa Kultury, która stwierdziła, że ten mechanizm CC BY 0 jest niezgodny z polskim prawem. Ale potem się jakoś radnią z tego trochę wycofali, chyba skoro teraz właśnie muzea widziałem udostępniają to jednak na takich zasadach. No i teraz było też pytanie właśnie o te wersje językowe, znaczy wcześniej zadane jeszcze przed przygotowywaniem o wersje językowe i lokalizowane. I właśnie czy lepiej używać wersji 3 czy wersji 4 tych licencji. Więc do wersji 3.1 te licencje miały wersję tłumaczoną, która formalnie nie była wiążąca. To znaczy to było tłumaczenie, ale w tłumaczeniu było napisane, że obowiązuje licencja anglojęzyczna w razie wątpliwości czy niejasności, a drugie to były wersje lokalizowane. I właśnie tak jak mówiłem, ja między innymi kiedyś uczestniczyłem przy konsultowaniu wersji lokalizowanych polskich licencji 3.1 i te wersje lokalizowane miały wyraźnie inną treść od tych licencji anglojęzycznych. Co do ducha i zakresu udzielanych praw były te same, ale miały sporo różnych dodatkowych klauzul, które lepiej dostosowywały te licencje do prawa polskiego. Tam za chwilę powiem, jakie konkretnie. Natomiast Creative Commons zdecydowało, że od wersji 4.0 będą oficjalne tłumaczenia i zrezygnowano z tego mechanizmu lokalizacji. Wszystkie wersje 4.0 licencji są tłumaczeniami, tym, że są tłumaczeniami oficjalnymi zatwierdzonymi przez tą instytucję, tak, znaczy przez tą fundację Creative Commons. Teraz tworzą je ludzie z lokalnych oddziałów Creative Commons, ale potem to jest jeszcze wielokrotnie analizowane i tak dalej. No i teraz, jeśli chodzi o tą lokalizację, to właśnie dla licencji 3.1 była rozwiązana właśnie kwestia podania pól eksploatacji. Po prostu wszystkie pola eksploatacji, które były tak enumeratywnie wypisane w tym artykule 50 w polskim prawie autorskim, zostały do tekstu tej lokalizowanej zwyczajnie przepisane. Czyli po prostu na wszystkie, które komuś mogły przyjść do głowy, pola eksploatacji były w tą licencję wpisane, ale były enumeratywnie wymienione, czyli spełniały ten warunek, że ta licencja zawiera konkretne pola eksploatacji, na które jest udostępniany utwór. Tak? Następnie była kwestia jasnego sformułowania, że jest nieodpłatna, bo w polskim prawie autorskim mamy taki zapis, że o ile umowa tego nie określa, to twórcy się przynależy opłata, nawet jakby jej nie chciał. I jeżeli on jej nie chce, to w imieniu tego twórcy zbiera tą opłatę właśnie ta organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, czy odpowiedni OZZ. No i tutaj też w tej licencji 3.1 była ta kwestia rezygnacji tej reprezentacji przez OZZ wyraźnie wpisana, czyli że ta licencja
miała zapis, że twórca rezygnuje z reprezentacji przez OZZ. No i kwestia też zrzeczenia się praw pokrewnych, która też w tej licencji międzynarodowej nie była ściśle określona, powinna być, więc takie miała zalety ta licencja, znaczy ma, bo można sobie z niej dalej korzystać oczywiście. Natomiast wady to była, że w sumie stawała się niekompatybilna z innymi wersjami licencji. To, że były te licencje tłumaczone, oryginalne i licencje lokalizowane, to wszystkim się równo myliło, która jest która. I na przykład choćby licencja CC BY 3.1 w związku z tym miała trzy wersje, jedną wersję anglojęzyczną, dwie wersje polskie. I tak w każdym języku, więc w sumie tych licencji się narobiło różnych kilkadziesiąt, tak? Cały czas to mówimy o jednym typie, jednej licencji Creative Commons, jednym numerem. No i te 4.0 miały właśnie rozwiązać ten problem, żeby tych licencji tyle nie było, to żeby była jedna licencja danego typu i tylko to oficjalnie tłumaczona. No i ta 4.0 teoretycznie jest napisana z uwzględnieniem specyfiki europejskiej, tak, bo Creative Commons to jest amerykańska fundacja i te wersje starsze anglojęzycznych wersji tych licencji są dostosowane bardziej do prawa anglosaskiego, tak to określmy, a nie bardzo do prawa kontynentalnego. Natomiast te 4.0 zostały napisane z uwzględnieniem specyfiki europejskiej, na przykład mają zapisy o bazach danych i różne inne, ale niektóre kwestie trzeba doprecyzować osobną umową, jeśli nam zależy na uściśleniu tego danej sytuacji. Więc nie da się powiedzieć, które te licencje są lepsze bądź gorsze. Na przykład Kancelaria Senatu, z którą od lat współpracujemy, decyduje się udostępniać zdjęcia cały czas na tej licencji PL3.1. I oni tłumaczą, że ich prawnik powiedział, że ta 4.0 to jest ryzykowna i że lepiej tą 3.1 lokalizowaną używać. Ale tak jak mówię, Wikimedia Commons akceptuje 4.0. Większość osób, które w tej chwili ładują pliki, to ładują je defaultowo na tej 4.0. No i teraz właśnie te różnice między 3 i 4, jeśli chodzi o atrybucję. To jest główna wada, można powiedzieć, tej licencji Creative Commons, że one mają dosyć skomplikowane zapisy dotyczące warunku atrybucji. Można powiedzieć, że warunek atrybucji przede wszystkim spełnia tą zasadę, że właśnie w tym katalogu praw, że właśnie prawa do autorstwa utworu, tak? Więc podstawową sprawą, która robi atrybucja, to jest po prostu uznanie autorstwa. No i niezależnie od tego, jaka by nie była licencja, to one wszystkie to uznanie autorstwa w sobie zawierają, ale poszerzają jakby ten katalog tego, czego w ramach tej licencji od użytkownika może twórca czy ten udzielający licencji żądać, jeśli chodzi o odpowiedni opis danego utworu. No i teraz jak widzicie, to jest wzięta tabelka skopiowana tutaj z tego Wiki Creative Commons, gdzie ktoś zrobił takie porównanie 3.4.0 i jak widzicie, to jest dosyć skomplikowane, jak się dochodzi do konkretnych detali w danym zastosowaniu. Więc na przykład 3.0 miała taką ciekawostkę, że twórca mógł zażądać, żeby dodawać do utworu warunki użycia tego utworu. Oczywiście te warunki nie mogły być sprzeczne z samą licencją. Na przykład nie mógł w licencji 3.0 CC BY SA dodać warunku zakazu użycia komercyjnego, ale mógł mieć różne inne śmieszne, fikuśne warunki i na przykład w ramach tego mechanizmu mógł sobie na przykład zażyczyć, żeby do każdego utworu dołączać na przykład pełen tekst manifestu komunistycznego, tak, muszę mieć takie życzenie. I z tego też wynika, że właśnie w Wikimedia Commons też jest taka zasada, że jeśli jest udzielony na wolnej licencji, jest wolna licencja na utwór, ale warunki atrybucji są niepraktyczne, to wtedy w Commons można taki utwór usunąć, mimo że jest licencja udostępniona, no ze względu na to, że właśnie ktoś sobie wykorzystał ten mechanizm dodawania tych warunków użycia i wymyślił coś bardzo dziwnego, typu właśnie dodawanie pełnej treści manifestu komunistycznego.
Mamy pytanie od Kuby. Tak? Tak, ja mam pytanie, bo mi się wydaje, że na Flickrze jakieś stare moje zdjęcia były na licencji 2.0 i czy one na Flickrze jakoś automatycznie się, to nie wiem, czy będziesz wiedział, nie, ale czy automatycznie się update'ują do aktualnej wersji i nie czy wiem, jeżeli mam na licencji 2.0, to czy mogę udostępnić je na, czy muszę zaktualizować tą licencję, jak nie mam jakąś starą? No nie, na to nie odpowiem, bo nie znam dokładnie filtra, tak? Nie używałem go. A jakieś, jeżeli coś udostępniłem kiedyś jakiegoś starego na licencji 2.0, to musiałbym zaktualizować, gdybym chciał udostępnić w Commons. Nie, nie, nie. Wikimedia Commons akceptuje wszystkie licencje te CC BY i CC BY SA od jedynki. Aha, okej, okay, okej. Okay. Jedyne, że możesz na przykład jak ciągle używasz 3.0 czy 3.1, to właśnie wymyślisz sobie jakiś bardzo dziwny ten warunki użycia, no to wtedy to nie będzie akceptowane. Ale też tak, te warunki użycia też bywają przez bardziej świadomych fotografów Wikimedia Commons wykorzystywane w ten sposób, że oni na swojej stronie użytkownika piszą, jak sobie dokładnie życzą, żeby ten utwór był podpisywany, tak? I na przykład mają życzenie, żeby było tam napisane jako pseudonim, albo tylko imię i nazwisko, albo żeby była dodana ich strona zawodowego fotografa i takie mają wymagania i ta licencja 3.3.1 dawała taką opcję i można sobie zobaczyć, że tacy bardziej półprofesjonalni, nazwijmy to, fotografowie w Commons sobie takie warunki stawiali. A teraz jak się wgrywa do Commons, automatycznie 4.0, czy jak jest? Tak, można sobie wybrać dobry jest 4.0, ale można sobie wybrać starszą wersję. Aha, okay. Nie ma problemu. No i teraz tak, w 4 był też obowiązek tytułu, co akurat w przypadku zdjęcia nie mają tytułu, tak, nazwa pliku to nie jest tytuł utworu, tylko to jest nazwa pliku. Natomiast oczywiście ktoś, kto ładuje zdjęcia, może w opisie tego zdjęcia napisać, że ono ma taki, a taki tytuł, no i wtedy 3.0 kazała ten tytuł też podawać w tej atrybucji. Natomiast w 4.0 to zostało zniesione. Nie ma obowiązku tytułu, nawet jak on jest podany. Natomiast no, załóżmy, ja zrobiłem kiedyś taką broszurkę o prawach autorskich i ona ma tytuł, tak? No to wtedy ktoś, kto to używa, to powinien ten, i ona jest udostępniona jeszcze pewnie na 3.1, no więc powinien ten tytuł w tej atrybucji podać. Też w 3 było, że właśnie autor mógł podać konkretny link, który musi być dołączony do utworu, a w 4.0 też to zostało zniesione. Autor według tej wersji 4.0 może tylko domagać się linku do oryginalnego utworu. Następnie w 4.0 nie trzeba wskazywać zmian w modyfikowanym, natomiast według 3.0, co było bardzo mało przestrzegane, należało napisać, jakie zmiany zostały w tym utworze zależnym zrobione w stosunku do pierwotnego. No i można sam link do licencji i nie trzeba URI, jeśli jest to możliwe, znaczy można link ukryć po prostu na przykład pod literkami CC BY SA 3.0, a ta wersja 3 nie pozwalała na to. No i teraz, jak widzicie, tych różnych warunków w zależności od tego, co sobie autor zażyczył i również od tych, powiedzmy, tego, gdzie ten utwór będzie używany, jest sporo różnych. Szczególnie to się wiąże z problemami, kiedy poza internetem utwór używamy, tak jak kiedyś właśnie z Kamilą długo żeśmy dyskutowali, co ma być na koszulce, tak? Bo był tam utwór z Creative Commons wzięty i pytanie, jak to opisać na koszulce, no i żeśmy to ustalali wtedy, jak to powinno być i się okazało, że przypadek tam był dosyć skomplikowany, nam to wyszło. Natomiast ogólnie, typowo trzeba... Do tej pory, przepraszam Tomku, wspominam to jako naprawdę bardzo pouczające doświadczenie, ale też bardzo skomplikowane, więc... No więc i to wynika niestety z tych zapisów w licencjach Creative Commons, które mają właśnie te warunki atrybucji dosyć pokrętnie sformułowane i w 4.0 też są pokrętnie, bo na przykład właśnie są takie zapisy, że all is enable coś tam, albo to the extent i sobie po prostu ten, kto korzysta z tego utworu, musi sam ustalić, co to znaczy i jak to zrobić, żeby twórca się nie zdenerwował, tak? No, bo one są bardzo ogólne, te sformułowania.
Tam jeszcze był ten dylemat, bo w sumie wszystkie wykorzystane w kolażu prace prawie były z domeny publicznej, tylko ta jedna była na wolnej licencji, prawda? Więc zawsze wtedy jest dylemat, czy z niej nie zrezygnować, bo to faktycznie jakoś tam komplikuje sytuację, ale akurat warto było włączyć też tą pracę Ryszarda Winiarskiego dodatkowo. Wydaje mi się, że było, nie wiem czy, aha, mamy tak, mamy dwa pytania od, może poprosimy Martę najpierw i Kuba wtedy ciebie. Tylko powiedzcie, czy mnie słychać, bo tak? Słychać, okay. Tak. To jeszcze a propos tego, o czym była mowa chwilę wcześniej, że czasami twórcy mają jakieś te dodatkowe życzenia. Jak Tomek mówiłeś wcześniej o tych różnicach między 3.0 i 4.0 i że właśnie no, jest możliwość, żeby dopisać pod licencją, że na przykład artysta chciałby, żeby podpisywać go jakimś pseudonimem przy ponownym wykorzystaniu, tak, przy tej atrybucji, żeby tam jakieś konkretne było coś dodatkowego do imienia i nazwiska. Albo mnie teraz pytają dosyć często artyści, czy jest możliwe, żeby napisać, że w miarę możliwości na zasadzie takiej uprzejmej prośby, żeby jak ktoś będzie wykorzystywał ten utwór, to żeby się na przykład odezwał i powiedział, co z nim zrobił. Czyli żeby wysłał maila temu artyście, jakoś dał znać, że to zostało wykorzystane w takiej, a nie innej pracy. Czy jeżeli tego typu, powiedzmy, prośby są, to po pierwsze, czy w ogóle się powinno coś takiego dołączać, a po drugie, jeśli to jest ok, to czy lepiej przy 3.0 czy przy 4.0? No przy 3.0 to jeszcze można zrobić, przy 4.0 nie można, tak? Bo tych warunków użycia przy 4.0 nie ma obowiązku w ogóle uwzględniać. Natomiast przy tym 3.0 to zależy, tak? Bo ponieważ na przykład w licencji 3.0 jest wyraźny zapis, że można utwór wykorzystywać bez pytania się i ponownej zgody autora, więc jeśli ktoś sobie robi ekstra warunek, że jednak go trzeba pytać, to taki warunek użycia jest sprzeczny z samą licencją i anuluje jakby tą licencję, tego ten ktoś zrobić nie może. Natomiast może grzecznie prosić, albo może na przykład domagać się w warunkach tego, w warunkach użycia, żeby taka klauzula była dopisywana, że on uprzejmie prosi. I tak w Commons też tak jest, że niektórzy ci fotografowie w tych swoich warunkach mają, że proszą, że jeśli ktoś używa ich utwór, to żeby zostali poinformowani, ale to jest tylko prośba, której nie trzeba spełnić. Mhm. Czyli może bezpieczniej wtedy ewentualnie napisać, że po fakcie wykorzystania proszą i wtedy gdzieś jest jakiś balans zachowany, że jakby nie trzeba, ale będzie miło artyście, jeśli się dowie, że coś zostało wykorzystane, no, tak? Tak jest, tak. No i to wtedy trzeba wykorzystać tą licencję 3.0, a nie 4.0, bo 4.0 już w ogóle znosi całkowicie obowiązek w atrybucji dodawania czegoś takiego. Mm-hmm. Okej, dzięki. Kuba? I teraz tutaj tak typowo przy wersji 3.0. Jeszcze Tomku, jeszcze dobra, Kuba dobra, poprosimy, bo to chyba się To ja mam tylko takie pytanie właśnie, czy tą klauzulę taką przy wersji 3.0 można sobie dodać później? I czy można też napisać komuś, jak się ma tą wersję 4.0 z taką prośbą, która nie jest wiążąca, ale czy to jest ok wysłać do kogoś, jak ktoś, bo ja teraz właśnie mam listę ludzi, którzy mają moje zdjęcia na swoich stronach i chciałem, żeby mi dodali linka do mojej strony i właśnie się zastanawiam właśnie, czy jest sens wysyłać, jeżeli jest na licencji 4.0, a jak jest na licencji 3.1 czy 3.0. No jak jest na licencji 4.0, to nie muszą spełnić tego warunku. Ale jeżeli napiszę z prośbą, to jest okej, okay, nie? Trzeba coś takiego napisać. Tak, no prośbą. Zawsze każdego można o wszystko prosić. A 3.0, a wersji 3.0 można sobie później dodać taką klauzulę? No nie, w momencie, kiedy się udostępniało i w momencie udostępnienia, to można było, tak? A teraz ona jest już udzielona, ta licencja. Więc ktoś kiedyś z tego pobrał to zdjęcie, nie wiedząc, że ty nagle chcesz mu taki warunek dołożyć, tak? Okej, no okej, okay, to dobrze. Dzięki. No i teraz ogólnie trzeba typowo właśnie przy wersji 3.0, to znaczy takim typowym zdjęciu z Wikimedia Commons, tak? Podać autora i instytucję, jeżeli to jest na przykład jakiś utwór pracowniczy, oznaczenie i właściciela praw, tytuł, link do oryginału, nazwę i URI do licencji, tak? To jest, natomiast przy utworze zależnym to jeszcze wszystko jak wyżej,
plus autora i oznaczenie modyfikacji URI do modyfikacji URI do licencji oryginalnej, jak utwór zależny na inny. Tak, URI to jest skrót od po prostu linku, tak? Tylko takiego wypisanego, jak tutaj na dole mam w tej, to jest URI, tak? Czyli pełen zapis ścieżki dostępu w internecie do czegoś. No i teraz przy wersji czwartej, wstęp wyżej, tylko niewymagany tytuł i wszystkie URI można zastąpić linkiem, jak można technicznie, czyli na przykład na koszulce się technicznie nie da URI zastąpić linkiem, ale na stronie internetowej najbardziej tak. No i to tyle, tak? I da się łatwo odpowiedzieć, którą zależy, na czym komu zależy, tak? Z punktu widzenia użytkownika z pewnością 4.0 jest łatwiej, przyjemniejsza, ale tak jak mówię, kolega, który tak przed chwilą się odzywał, miał taką ochotę, no to wtedy bardziej by mu ta licencja 3.1 podchodziła pod warunkiem, że w momencie jej udostępnienia o tym pomyślał, znaczy udzielenia. Kuba, chyba jeszcze masz pytanie, tak? Bo... Nie, zapomniałem wyłączyć. Rękę zapomniałeś, okej. Okay. No dobra. No tak, no bo to też było ważne, bo Kuba jest zwycięzcą konkursu Wiki Loves Monuments, więc jego zdjęcia naprawdę w tej chwili jasne, oczywiście cieszą się popularnością, oglądalnością. Więc... To jeszcze powiem, że ja mam dużo takich zdjęć, które są używane często, że więc... Tak. Ja też na przykład także miałem różne takie, znaczy może nie aż tyle, ale miałem trochę takich zdjęć z laboratorium wykonanych, które trudno by komuś, kto nie jest w laboratorium, ich zrobić. I miałem taką historię, że miałem zdjęcie chromatografu gazowego, wnętrza chromatografu gazowego i spodobało się to takiemu wydawcy podręcznika do chemii organicznej i napisał do mnie, że chce to zdjęcie użyć. No mówię, nie ma problemu, jest na licencji 3.1, tak trzeba opisać i tyle, tak? A nie, bo nam to tutaj wydawca nie pozwala absolutnie używać utworów na wolnych licencjach. I co wtedy? No mówię, no to w takim razie musimy się dogadać. No i potem się dogadaliśmy tak, że po prostu egzemplarz tego podręcznika dostałem. Tak? Ten egzemplarz sztuka kosztował, znaczy potem patrzyłem, $120, czyli zarobiłem na tym utworze w formie tego podręcznika, który sobie dumnie trzymam na półce, wszystkim pokazuję, że o, tutaj jest moje zdjęcie, tak? No taki mam z tego satysfakcję ten podręcznik. Natomiast jakby to jest ta zasada, że ja jako udzielający licencję, mogę użyć ten utwór na innych warunkach i wydać na to zgodę. Ona mnie nie wiąże, tylko wiąże wszystkich tych, którzy chcą z tego utworu na tej licencji skorzystać. Także jak się na przykład pojawi wydawca, który by chciał użyć ten utwór na innej licencji niż na wolnej, to jak najbardziej można sprzedawać do niego prawa. Tomku, no dobrze, to ja znowu teraz... z troski trochę o czas. Dobra. Mamy no to szybciutko, 22 minuty. Dobra, mamy licencję Free Art License, licencję GNU, Open Data Commons i taką bardzo śmieszną licencję, która ma jeden zapis, którego też nie będę odczytywał, to może przez to szybko powiem tylko o licencji Free Art License. Ja ją lubię na przykład osobiście. Jest na niej Wikimedia Commons w tej chwili ponad 200 tysięcy utworów udostępnionych i to jest licencja, która w porównaniu z licencją CC BY SA ma ogromną zaletę, ma prosto i klarownie podane warunki atrybucji. Tam dokładnie jest napisane, jak ta atrybucja ma wyglądać, tak? I to jest wielka zaleta tej licencji. Natomiast jej pozostałe warunki są mniej więcej takie jak CC BY SA, czyli pozwala na wszystko pod warunkiem, że się tą atrybucję uwzględni i utwory zależne też muszą być na tej licencji. No i ta ostatnia licencja, to jest taka licencja, której w zamierzeniu miało być możliwe wszystko, co się tylko da. Jak sprawdziłem Wikimedia Commons na tej śmiesznej licencji, jest w tej chwili ponad 5 tysięcy zdjęć, jak najbardziej z niej można korzystać. To chciało super szeroko, z tym, że ona nie bardzo działa w Polsce, bo brakuje w niej, bo ona się składa tylko z tego jednego zapisu, który tu widać. Dobra. Mamy jeszcze pytanie na czacie. Poruszono tutaj zmianę licencji przy zdjęciu i pytanie jest, czy jest to faktycznie możliwe, bo jeżeli utwór jest zamieszczony na wolnej licencji, to jego ponowne udostępnienie na niewolnej jest niejako obejściem warunków nieodwołalności. No, Wikimedia Commons tego nie da zrobić, to znaczy można udzielić w licencji, która daje szersze prawo, na przykład jak ktoś
wcześniej udostępnia na CC BY SA, z tego warunku wirusowego zrezygnować, to może przelicencjonować, a w drugą stronę już nie. I w Wikimedia Commons są takie reguły, że jak już jest właśnie, nawet potem w tych treści zgody jest taki zapis właśnie, że jest zgoda na to, że na tej licencji to zawsze będzie dostępne. Natomiast zdarzają się sytuacje, że komuś się odwidzi, tak? No więc wtedy społeczność Commons w tej chwili, jak komuś się odwidzi, tylko z tego powodu, że komuś się dana licencja odwidziała i chce jej likwidacji czy usunięcia pliku, to jest nie, tak? I nie można usunąć. Trzeba też mieć tego świadomość, że jak się tą licencję udzieli, to Wikimedia Commons jest na zawsze, natomiast we Flickrach i różnych innych takich serwisach jest taka opcja, że sobie autor może przelicencjonować jak chce nagle, co jest z kolei nieprzyjemne dla użytkowników, tak? Bo nagle utwór, który był na wolnej licencji, nie jest na tej licencji. Jak mówię, bo nie działa to wstecz, więc jak ktoś zdążył pobrać ten utwór, kiedy on był na tej licencji udostępniony, to sobie z niego korzysta tak naprawdę dalej. Dobra. Jeszcze no pytanie od Kuby. Ja tylko chciałem dodać, że przed chwilą sprawdziłem na Flickerze i wszystkie chyba moje zdjęcia, które udostępniałem, były na licencji 2.0. Mhm. Więc tam chyba się wybierało kiedyś, ja to dawno temu założyłem. No tak, Flickera. Może wtedy była, tak. Mhm. Wybierało się chyba, którą się chce domyślnie i chyba jest cały czas 2.0. Okej, no to może z jakiegoś powodu tak się zdecydowałem, bo zwyczajne lenistwo serwisu. Dobra, teraz domena publiczna. Więc tak, jeśli chodzi o domenę publiczną, to też jest, nie ma w ogóle ustawowej definicji czegoś takiego i roboczo to są po prostu, tutaj możemy sobie, które można używać bez ograniczeń praw majątkowych. Teraz mamy pierwszą taką grupę, czyli tak zwane ustawowe nieutwory, czyli to są rzeczy, które ewidentnie mają cechy twórcze, ale ustawodawstwa Polski zdecydowało, żeby ich nie obejmować w ogóle ochroną praw autorskich, w ogóle, czyli do nich nie ma ani praw osobistych, ani praw majątkowych, mimo że miewają swoich autorów. No i to są akty normatywne, urzędowe dokumenty, symbole i materiały, patenty, treści patentów ściśle biorąc i proste informacje prasowe. No i my w ramach Wikimedia Commons bardzo często korzystamy właśnie z tego zapisu, że właśnie urzędowe dokumenty, symbole i materiały. Ostatnio była dosyć długa dyskusja właśnie, co to są materiały. I to jest, o ile dokumenty to jest sprawa prosta, symbole też, na przykład herby miast są symbolami urzędowymi, więc można by sobie z nich korzystać, bo są w domenie publicznej. Natomiast problem materiałów jest problemem bardzo obszernym. Tam jest kwestia tak zwanego ustawowego wywłaszczenia i innych takich historii. Ja już znalazłem publikację, to jest do niej link, z marca tego roku, zeszłego roku, w którym jest 20 z kilka stron dywagacji na ten temat przez zawodowych prawników. Jak ktoś chce sobie poczytać, to zachęcam. Bardzo ciekawa lektura, jest dostępne, oni tego PDF-a udostępniają, każdy sobie może tam to poczytać. No nie mamy czasu, żeby się w to zagłębiać, bo spodziewałem się pytań z tego, dlatego się tego przygotowałem, bo była ostatnio dyskusja też na Discordzie, tak, wikimedyjnym na ten temat. No i teraz jeśli chodzi o pozostałe, to właśnie jak do utworów wygasają prawa, to według polskiego prawa w 70 lat od roku, w którym zmarł ostatni twórca, bądź od publikacji pierwszego rozpowszechniania publicznego, gdy mamy do czynienia z utworem anonimowym, pracowniczym bądź zbiorowym. Przy czym o tym anonimowym za chwilę powiem, o pracowniczym i zbiorowym już mówiłem. No i teraz utwór osierocony, to jest z kolei utwór, którego nie wiemy, czy on jest w domenie publicznej, czy nie ma, głównie z tego powodu, że nie wiemy, kto jest jego autorem, ani też nie wiemy, kto ma do niego prawa autorskie. I z tych utworów osieroconych w tej chwili w Wikimedia Commons i generalnie w projektach Wikimedia nie możemy korzystać. Ja kiedyś, jak te zapisy o utworach osieroconych były wprowadzane do polskiego prawa autorskiego, to było wymuszone odpowiednią dyrektywą europejską, że to trzeba było wprowadzić. Była wtedy bardzo ostra dyskusja między OZZ-ami,
twórcami, ministerstwem i reprezentantami takich, powiedzmy, grup społecznościowych jak Wikipedia, jak to zrobić, tak? No i niestety w ramach tych dyskusji finalnie zdecydował ustawodawca, że z utworów osieroconych mogą wyłącznie korzystać, to jest długi zapis, kto może, ale generalnie z tego zapisu wciąż wynika, że projekty Wikimedia nie mogą. Czyli te utwory, ktoś wpada w tą kategorię utworu osieroconego, to niestety z tego korzystać nie możemy. A bardzo dużo tych utworów osieroconych właśnie mają te instytucje tutaj na początku wymienione. No i teraz problem retroaktywności. Retroaktywność to jest takie uczone słowo na to, że prawo działa wstecz i prawo autorskie niestety działa wstecz i ten zapis, dokładnie artykuł 124, określa, jak to działa. No i ono mówi, że jeśli prawa autorskie wygasły według przepisów dawnych, ale teraz nie wygasły, to te utwory wychodzą z domeny publicznej i wracają z powrotem do utworów, do katalogu utworów chronionych. No i to skutkuje określonymi efektami, mianowicie takimi, że właśnie tak jak tutaj pokazałem, kiedyś robiłem taką tabelkę, że utwór opublikowany w 1910 roku, autor zmarł w 1949. Historia tego, jak ciągle było wydłużane właśnie ochrona prawno-autorska, one były w domenie albo nie były w domenie przez pewien czas i właśnie dla takiego utworu to one były w domenie publicznej w latach 1970-94, potem w 94 na 6 lat wróciły, potem, ale tylko na rok i potem kolejna nowela z powrotem je wsadziła do utworów chronionych do roku 2020. No i teraz na szczęście nam już to nie obchodzi akurat, jeśli chodzi o utwory z 49 roku, ale jak weźmiemy inne roczniki, to też to tak właśnie się robi, że raz utwór może być w domenie publicznej, a raz nie w określonych okresach czasu. Oczywiście nas interesuje głównie, czy teraz jest, ale no i ta zasada retroaktywności również zadziałała w Wikimedia Commons w ten sposób, że jak mówiłem, Wikimedia Commons, jeżeli ładujemy utwór z domeny publicznej, to on musi być w domenie publicznej w Polsce i w Stanach Zjednoczonych jednocześnie. No i w Stanach Zjednoczonych długo było tak, że prawo amerykańskie autorskie było niezgodne z traktatami WIPO i przepisami Światowej Organizacji Handlu. No i te organizacje, ponieważ Stany Zjednoczone te organizacje wspierały, no to nie wypadało Stanom Zjednoczonym mieć takiego prawa i zostało wtedy takie przez Senat Stanów Zjednoczonych prawo dostosowujące prawo amerykańskie do tych traktatów. To jest tak zwany właśnie ten Uruguay Round Agreements Act, bo w trakcie tej urugwajskiej rundy dyskusji WIPOW Amerykanie ogłosili właśnie, że to prawo przyjmują i ono niestety jest straszliwie skomplikowane, poplątane i rodzi szereg różnych problemów. Tutaj jak kogoś interesuje, to jest link, gdzie to jest bardzo szczegółowo opisane, natomiast z tego wszystkiego dla nas to wynika, że utwór jest w domenie publicznej, znaczy mówimy o utworach polskich, tak, czyli tych, które generalnie pierwotnie podpadają pod polskie prawo autorskie, to one są w domenie publicznej, gdy były właśnie, nie były opublikowane w Stanach Zjednoczonych, tylko w Polsce przed 1 lipca 1909, w latach 1902-72, jeśli twórcy postanowili sobie zarejestrować te prawa w Stanach Zjednoczonych w latach 28-77, jeżeli przed 96 były w domenie publicznej w Polsce i od 1970, gdy autor zmarł ponad 95 lat temu, więc widać, że jest całkiem sporo utworów, które są w domenie publicznej w Polsce, a nie są jeszcze w Stanach Zjednoczonych niestety. No i takie utwory nie można
do Wikimedia Commons ładować. To jest bardzo tutaj duże uproszczenie na tym slajdzie, żeby się z tym szczegółowo zapoznać, to każdy przypadek trzeba oddzielnie ogarniać. Tomku, mamy pytanie, Wojtek się zgłasza. Tak, bo ja chciałem jeszcze zapytać, bo często na Wikimedia Commons pojawiała się data 1926 rok, że został opublikowany tam przed 1926 lub zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych. To co ta data właściwie, do czego się odnosiła? Ósmym chyba, nie szóstym chyba, że ja się na tym slajdzie pomyliłem. No ja się mogłem pomylić na tym slajdzie, to być może to jest szósty, a nie ósmy, tak? To jeszcze to sprawdzę, ale to chodzi o ten rok. Nie pamiętam już dokładnie, z czego to wynikło, ale tak jest, że właśnie jak mamy ten zakres, znaczy tu też jest źle, 1909, 1928 powinno być, tak? Jeśli wtedy były zarejestrowane w USA, a potem 1928 jest jeszcze inaczej, tak? I tak jak mówię, w praktyce to potem się okazuje, że trzeba sprawdzić, czy właśnie utwór był opublikowany w Polsce przed 90, znaczy czy przeszedł do domeny publicznej przed 96 rokiem i czy był przed tym rokiem opublikowany w Polsce i nie był opublikowany w Stanach. Mamy jedziesz do tego, tak, nie. Jak sprawdzić, czy coś było opublikowane bądź nie w Stanach, nie wiadomo. Więc się tutaj przyjmuje po prostu proste założenie, że jak nikt nie ma dowodu na to, że to było opublikowane w Stanach i nie widać powodu, dla którego by miało, to zakładamy, że nie. Ja potem przy szablonach może zdążę pokazać, jak to się w praktyce ogarnia. Mamy jeszcze pytanie na czacie, Tomku, ale myślę sobie, że może powinniśmy się zastanowić, bo zostało nam jeszcze trochę do omówienia i są też pytania, więc no ja mam taką propozycję, żeby to spotkanie, jeśli nam Zoom na to pozwoli, wydłużyć. A po prostu osoby, które nie mogą zostać dłużej, będą mogły je obejrzeć w formie nagrania, bo no ono faktycznie, ja zastanawiałam się, czy nie będzie za długi czas, a ten czas jest, okazuje się w drugą stronę niewystarczający. Ale to też jest przestrzeń jednak do dyskusji, do zadawania pytań, więc myślę, że warto z tego skorzystać. Czy to jest OK dla Ciebie, jeśli wtedy je wydłużymy, to spotkanie? Dobrze. Jest pytanie, a jak wygląda użycie od Telmoso? Jak wygląda użycie fair use w przypadku Polski? Teoretycznie istnieje w prawodawstwie, a czy sama polska Wikipedia zdecydowała się nie stosować takich materiałów, ale już Commons i teoretycznie świat poza Wikimediami nie ma takich wymogów? Znaczy nie, Wikimedia Commons nie można używać do utworów w oparciu o ten, o zasady dozwolonego użytku, za wyjątkiem prawa panoramy, bo prawo panoramy de facto to jest rodzajem też właśnie dozwolonego użytku. Natomiast oprócz tego nie. Natomiast w anglojęzycznej Wikipedii można używać utwory na zasadach amerykańskiego dozwolonego użytku, który jest inaczej w ogóle skonstruowany niż polski dowolny użytek. Polski dowolny użytek w ogóle został bardzo, ale to bardzo ograniczony i w praktyce Wikipedia nigdy zgodnie z prawem, również na bazie tych przed tymi zmianami, też nie mogła de facto korzystać z tego w użytku. Ponieważ w polskim prawie jest nawet taki zapis, że każdy użytek oprócz użytku osobistego i prawa panoramy może być związany z opłatami dla właściciela praw. Tak, no więc z tego choćby powodu polska Wikipedia nie stać by ją było na przykład, nie wiem, używać zdjęć, tak jak w anglojęzycznej Wikipedii, osób, dla których nie mamy zdjęć na wolnych licencjach na zasadzie dozwolonego użytku, bo wtedy mógłby się zgłosić fotograf, ok, jest dozwolony użytek, to jest encyklopedia, akceptuję to, nie naruszyliście moich praw osobistych, ale poproszę mi zapłacić 200 zł za każdy miesiąc trzymania tego u Was, nie? Na przykład. I ma do tego prawo, natomiast według amerykańskiego prawa jest inaczej, dlatego w polskiej Wikipedii, ale w Commons dozwolony użytek nie jest dozwolony, oprócz prawa panoramy. To wynika też z faktu, że dozwolony użytek zależy od kontekstu, to znaczy gdzie utwór i jak jest używany, a w Wikimedia Commons mamy same zdjęcia i materiały graficzne, które jakby żyją własnym życiem, w związku z czym na przykład zdjęcie
na zasadzie amerykańskiego fair use w anglojęzycznej Wikipedii, kogoś, do kogo nie mamy zdjęcia na wolnej licencji, jest ok w jego biogramie zgodnie z amerykańskim prawem, ale to samo zdjęcie Wikimedia Commons, jak sobie samo sobie, no to wtedy byłaby dyskusja, nie jest przypisane do żadnego artykułu, no to wtedy na jakiej podstawie, nawet według amerykańskiego prawa, uważamy, że to jest dozwolony użytek. A w polskim prawie ten dozwolony użytek jest bardzo, ale to bardzo ograniczony. Jest ogólna zasada interpretacji prawa autorskiego idąca w kierunku zawężającym, to znaczy w polskim prawie wszyscy specjaliści od tego prawa uważają, że ponieważ celem tego prawa jest chronienie praw autorskich, to wyjątki muszą być bardzo zawężająco interpretowane. I to ogranicza nawet użycie edukacyjne. Kiedyś w ramach COED-u walczyliśmy, żeby zapisy dotyczące edukacyjnego użytku były szersze, a nie węższe, a poszło to w zupełnie drugim kierunku i poszło bardzo, ale to bardzo zawężająco. To znaczy w tej chwili z edukacyjnego mogą korzystać tylko państwowe instytucje edukacyjne, a na przykład jak ktoś prowadzi prywatną szkołę języka angielskiego, to z tego dozwolonego użytku edukacyjnego według polskiego prawa skorzystać już nie może. Tomku, to jeszcze zapytam wtedy, jak myślisz czasowo, ile potrzebujemy jeszcze czasu, żeby przejść przez... No to zależy ile, bo ja tak, jeszcze teraz mam ostatni slajd o domenie publicznej i potem już jest przejście do takich już zupełnie konkretów. Tak, ważnych kwestii. Myślę, że pół godziny to jest jakby wystarczająco, bo to i tak będzie 2,5 godziny, nie? Spróbujmy. No dobra. No więc teraz... Utwór anonimowy, tak, to też obiecywałem, że w sensie prawa autorskiego to jest taki utwór, którego autor świadomie zdecydował się opublikować za swojego życia z zastrzeżeniem niepodawania autorstwa, czyli skorzystał świadomie z artykułu 16 punkt 2, natomiast nie jest to utwór, który nie był publikowany dotąd i którego autora w ogóle nie znamy, ponieważ to będzie utwór osierocony i to jest klasyczny problem tak zwanego zdjęcia dziadka, to się często zdarza, że ktoś przysyła zdjęcie swojego dziadka, pociotka czy kogoś innego wykonanego przez jakiegoś członka rodziny, nikt nie pamięta, kto jest tego autorem i to było trzymane cały czas w szufladzie, to nie wiadomo, kto jest autorem, ale to nie jest utwór anonimowy, tylko to jest utwór, którego autor jest nieznany. No i jak mamy utwór, którego autor jest nieznany, i utwór nie był dotąd publikowany, to nawet nie wiemy, czy ten autor by się na publikację zgodził, a zgodnie z tym, jak podawałem, jednym z praw osobistych jest to, że to autor wyraża zgodę na pierwsze upublicznienie utworu i do tego pierwszego upublicznienia za zgodą autora nigdy nie doszło. No i tu mamy klops, tak? Czyli właśnie mamy utwór osierocony. No i Wikimedia Commons korzystamy z takiego wyjątku fotograficznego, który wynika z faktu, że do 99, 4 roku, do czerwca, był taki zapis w prawie autorskim, że utwór wykonany sposobem fotograficznym do fotografii podobnym jest przedmiotem prawa, jeżeli na utworze uwidoczniono wyraźnie zastrzeżenie prawa autorskiego. No i z tego można skorzystać w ten sposób, że jak przy... znajdziemy publikację, w której mamy jakieś zdjęcie, ta publikacja była sprzed 1994 roku i w tej publikacji nie zastrzeżono na tym utworze w żaden sposób praw autorskich, to można uznać, że ten utwór nie był w ogóle chroniony prawem autorskim, a ten zapis o retroaktywności z kolei mówi o tym, że tylko te, do których prawa wygasły, tak? A do tego nigdy nie wygasło, bo nigdy w ogóle nie było tego prawa, no i z tego korzystamy. Była opinia prawna kiedyś robiona, że to rzeczywiście ten wyjątek foto może być stosowany. On jest też zgodny z amerykańskim prawem, w związku z czym można z tego korzystać, tylko tu jest zawsze słaby punkt tego, że może się zdarzyć, że przy jednej publikacji zastrzeżenie może być, a przy innej nie. I jeśli
ktoś znajdzie takie coś, że tam nie było zastrzeżone, a potem po umieszczeniu tego na przykład w artykule w Wikipedii nagle się pojawią spadkobiercy takiego kogoś i powiedzą, a ja tu mam egzemplarz zdjęcia, na którym mój dziadek przywalił stempel, że go zastrzega, no to wtedy takie zdjęcie jest do usunięcia. Była taka historia ze zdjęciami takiego pana Erasma Ciołka, który był fotografem nadwornym Solidarności i robił dużo zdjęć tych różnych podziemnych wydarzeń i również z okrągłego stołu i potem jego rodzina domagała się tego usunięcia, bo sprzedała takiej firmie prawa do tych zdjęć i ta firma potem wymusiła na nas, że przysłali nam skany tych zdjęć z tymi stemplami pana Ciołka, a pan Ciołek jak żył, to nam tych praw udzielał, tak? I trochę jego zdjęć przetrwało za jego życia, a potem bardzo często jest tak, że spadkobiercy są właśnie bardziej pazerni od samego twórcy. No i wreszcie prawo panoramy. Ja tutaj je dałem na takim pismem pochyłym, bo prawo panoramy to jest, jak mówiłem, forma dozwolonego użytku właściwie, a nie domena publiczna, ale nie chciałem tworzyć nowego slajdu. No i tutaj mamy mowę, że wolno rozpowszechniać utwory wystawione na stałe na dostępnych drogach, ulicach, placach lub w ogrodach, jednakże nie do tego samego użytku. To w praktyce oznacza, że sobie możemy fotografować wszystko, co chcemy, co jest na stałe wystawione w tych miejscach tutaj wymienionych. Przy czym tutaj jest ważne przy ładowaniu do Commons, żeby wyraźnie wskazać pozycję obiektu, żeby było potem można było sprawdzić, że on rzeczywiście jest w danym miejscu, a nie jest na przykład na prywatnym gruncie. Tak jak na przykład mamy zdjęcie jakiejś rzeźby, ktoś zrobił, korzysta z tego prawa panoramy, nie musi uzyskiwać zgody autora tej rzeźby, ale wtedy musi wskazać, gdzie to zdjęcie było zrobione, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście ten pomnik stoi na przykład w parku publicznym, a nie w czyimś prywatnym ogrodzie. No i wiele krajów ma to prawo panoramy, nie wszystkie, jedne mają, drugie nie mają, natomiast trzeba uważać na różne niuanse, bo nawet jak mają, to mają różne inne zapisy, na przykład w Niemczech jest taki zapis, że fotograf musi stać na gruncie publicznym. W Polsce tego zapisu nie ma i w Niemczech w związku z tym nie, na przykład przy zdjęciach z dronów nie można się powoływać na prawo panoramy. Natomiast w Polsce można, trzeba wskazać, także jak było pytanie na przykład o robienie zdjęć przystanków, jak najbardziej można. Przystanek sobie stoi na pewno przy drodze publicznej, nie ma problemu. Tylko trzeba zrobić zdjęcie przystanku, a nie zdjęcie posteru, tak, samego, bo wtedy nie widać z kontekstu tego zdjęcia, że ten poster był powieszony na przystanku. Okej, mamy pytanie od Kuby. Ja mam jeszcze takie pytanie, bo mam taki przypadek u mnie tam niedaleko. W Skarżysku Kamiennej jest zabytek, który jest na posesji prywatnej. No to jak on jest na posesji prywatnej, to niestety, ale a chyba, że jest przy drodze, bo to nie znaczy... Jest przy drodze, można zrobić mu zdjęcie, bo ja robiłem... No to jeśli z drogi można zrobić zdjęcie, stojąc na drodze, z drogi można zrobić mu zdjęcie, znaczy jakby też to jest tak też interpretowane, że można... Teraz właśnie chciałem pokazać taki case, ale tu nie ma na to czasu, kiedy właśnie jeden taki ktoś wykonał zdjęcie takiego obiektu, który, jak go poprosiłem, żeby właśnie wskazał, z którego miejsca zrobił to zdjęcie, to wyszło, że musiał wejść na prywatny ogród tej osoby i z ogrodu zrobić zdjęcie. A, tak? Czyli z zewnątrz, jak jest za ogrodzenia, to jest okej, tak? Tak, no tylko tyle, że trzeba zrobić zdjęcie zza tego ogrodzenia, a chyba, że jest zgoda oczywiście właściciela na wejście, to jest na parabutów. Natomiast to też grozi takimi problemami, że jeśli się bez zgody właściciela wejdzie na jego teren, no to się łamie inne prawa, tak? To znaczy łamie się prawo miru domowego i tam są jeszcze inne, które są też i potem takie zdjęcie jest dowodem zbrodni, że tak powiem, tak? No więc to też nawet w interesie takiej osoby, która ładuje, żeby nie miała kłopotów, to lepiej robić to zdjęcie z drogi. Ja takie robiłem, ale tam jakiś mnie ten... Musiałem się tłumaczyć temu ochroniarzowi, że zrobiłem zdjęcie, ale nic nie powiedział. No jeżeli z drogi, to i można zrobić jakby tą część budynku, którą widać z drogi. Tak jak się zrobi tą część budynku, której z drogi nie widać, no to
To nie jest już utwór wystawiony przy drodze. Co też, jeśli chodzi o drony, takie komplikacje, tak? No bo jak dron jedzie nad drogą, to może zrobić z góry zdjęcia w sumie wszystkim obiektom, które stoją przy tej drodze. Generalnie takie są interpretacje. Ale jak tym dronem, nie wiem, byśmy wjechali komuś głęboko w ogródek i mu zrobili zdjęcie okna, no to wtedy to już jest dyskusyjne. No i jest teraz taki przypadek, właśnie chciałem pokazać, ale nie pokażę, no bo to bezpośrednio tą osobę dotknie, która właśnie dyskusja jest w tej chwili. Czy to jest OK? Zwłaszcza, że tam właściciel tego budynku ostro protestuje, wysłał na VTR z żądaniem usunięcia i się też mocno buldoczy czy panem Commons. Nie wiem, jak to się skończy, co zdecyduje społeczność. Także ja bym w interesie tego kogoś, kto to załadował, zdecydowanie usunął te zdjęcia, a w interesie tego kogoś, tak? Bo ten właściciel być może się może zdecydować na drogę prawną. Ten ktoś zmienia nazwiska, napisał, jak się nazywa na swojej stronie użytkownika, więc się prosi o kłopoty. No ale to nie wiem, co tam oni zdecydują. Dobra. No i teraz szablony. Teraz właśnie zwykle ci, co ładują zdjęcia, to używają ten kreator ładowania. Tak? Jak się tutaj kliknie na to upload, to właśnie, czy tutaj tam z dołu, to się zaczyna właśnie ten kreator przesyłania plików. I tak jak mówię, ten kreator trochę skłania do właśnie złamania praw osobistych, bo najłatwiej jest kliknąć, że się jest autorem. Bardzo dużo osób ładuje, że są autorami, mimo że nie są autorami. No potem to się spokojnie wyjaśnia i po prostu poprawia, ale z formalnego punktu widzenia w tym momencie popełniają przestępstwo. Moim zdaniem ten kreator powinien bardzo tego pilnować, a nie robi tego dobrze. No w każdym razie kliknę teraz, wybieram plik multimedialny. Wezmę sobie tam cokolwiek. Ja tego pliku nie będę ładował realnie, tylko go chcę po prostu pokazać, jak to zrobić. Nie skończę po prostu tego ładowania, tak? No, zaraz się powinno załadować. Akurat moja córka dzisiaj robiła dla takiego NGOS-a taki plakat, więc tam, ale nie będę go ładował do Commons. Ona go nie udostępniła na wolnej licencji. Dobra, no i teraz jest wgrany. Klikam dalej i właśnie to jest to. Teraz tak. Prosi się kliknąć tu i heja, tak? I jedziemy dalej, dużo łatwiej się wszystko robi, tylko problem jest w tym, że jak się nie jest autorem, a się tu kliknie, że się jest autorem, no to właśnie się podpada pod prawo karne. Więc jeżeli ładuję coś z domeny publicznej, to klikam, ten utwór nie jest mojego autorstwa, tak? I teraz tak, tu źródło muszę jakieś podać, tak? Więc no powiedzmy, tu sobie wpiszę od mojej córki, o. I teraz autorzy, tak, Dominika Ganicz. I teraz tak, tutaj jak mam utwór z domeny publicznej, to nie zaznaczam żadnych tutaj licencji, no bo nie ma sensu udzielać licencji do utworu z domeny publicznej, tylko trzeba znaleźć tutaj. No i teraz to jest niestety zrobione pod kątem prawa amerykańskiego. I jeżeli ładujemy coś polskiego, to raczej trzeba wybrać ten inny powód niewyszczególniony poniżej. I teraz tutaj trzeba wkleić właśnie kod odpowiedniego szablonu. I teraz jak wrócimy do prezentacji, to ja tu zebrałem właśnie takich do najczęstszych przypadków, który kod by trzeba wstawić. I tu kreator to już w ogóle nie pomaga w tym. Ludzie się tu oczywiście kompletnie gubią, co tu wstawić, natomiast ja tu, no, może wam to kiedyś do czegoś pomoże. Więc teraz tak, jak mamy znanego autora, prawa wygasły, bo zmarł ponad 70 lat temu, nie ma co do tego wątpliwości, to wklejamy to, PD Old Auto 96. I teraz jak to tu zrobimy, to mamy taką możliwość, żeby zobaczyć podgląd, jak to będzie wyglądało. O. I się pokazuje nam właśnie to, co chcemy, że ta praca znajduje się w domenie publicznej w Stanach Zjednoczonych, ponieważ została poza granicami, czyli w Polsce,
została przed tym 1 marca 80 i tak dalej. To są te warunki, które wynikają z tego, jak mamy takie stare, to na pewno to się spełni. No i nie podlega kraju ojczystym 96 roku, bo mówiłem, załóżmy, że właśnie wklejamy utwór, który jest na pewno już w domenie publicznej w Polsce. No i teraz, jak nam to pasuje, no to wystarczy, potem lecimy dalej i nam się ten szablon automatycznie przypisze nam do odpowiednich kategorii i się pojawi potem w opisie. Potem, jeżeli mamy, że prawa wygasły z daty publikacji anonimowej, czy powiedzmy mamy utwór pracowniczy, te wszystkie, które ustawowo wygasają z daty publikacji, a nie z daty śmierci autora, to znalazłem, że najlepiej jest takie coś wstawić, co tutaj zrobimy. Czyli, o, przepraszam. Czyli PD2, 1 równa się PD anon 70, PD 1996 i ten rok publikacji trzeba wpisać odpowiedni, taki jaki był, który dla nas jest podstawą, że to jest w domenie publicznym. No i też wtedy wyjdzie z tego prawidłowy opis. Potem, kiedy mamy dokument, symbol, materiał użytkowy, to powinniśmy właśnie wkleić to PD Polish symbol. Kiedy korzystamy z tego wyjątku fotograficznego, tego myku, tak, z tym, że utwór został opublikowany przed 1994 bez zastrzeżenia praw autorskich, znaczy utwór, czyli zdjęcie, bądź do zdjęcia podobny, to ładujemy to PD Poland. Teraz jeśli korzystamy z zasady de minimis, czyli tej zasady, że to w ogóle nie jest utwór, bo jest bardzo prosty, to używamy to PD tutaj. Jeżeli korzystamy z prawa panoramy, nie ma takiej konieczności, ale warto wtedy wkleić ten szablon FOP. No i tak to właśnie korzystanie z tego kreatora wygląda. On jest pomyślany głównie do ładowania utworów własnego autorstwa. Tak? No i teraz jak ktoś to otwiera sobie, tu widzi, jak to jest skomplikowane, to nie, to ja tak nie chcę. Tu se kliknę, to będzie prościej, nie? No i to właśnie do tego zachęca ten kreator, mimo że nawet przy ładowaniu nie własnego utworu i dużo osób, które pierwszy raz ładują na Wikimedia Commons, tak robi i potem im trzeba, dostają alert, że źle zrobili i się zaczyna jazda z tłumaczeniem im co i jak. Moim zdaniem to jest źle, znaczy powinien ten kreator być kiedyś w końcu przerobiony, ale jest taki już od ładnych paru lat. No dobra, to teraz lećmy wreszcie do VTRS-u, już dużo czasu nie zostało. Więc teraz co to jest, tak? To jest taki system odpisywania na maili, które przychodzą na oficjalne adresy kontaktowe projektów Wikimedia i one obsługują, są obsługiwane przez takich wolontariuszy, jak na przykład ja. Każdy prawie może takim wolontariuszem zostać, jak chce, za chwilę wytłumaczę, jak ewentualnie dołączyć do takiej grupy wolontariuszy. Ci wolontariusze, jak zostaną zaakceptowani, dostęp do takiego systemu odpisywania, to jest taki system kolejkowy, w którym te listy, te maile są układane w takiej kolejce, wolontariusz wybiera sobie, na który mail chce odpisać i wtedy ten mail jest do niego przypisany i potem wszyscy inni wolontariusze też widzą te maile, ale ten jeden ma jakby jest zablokowany dla tego jednego odpowiadacza, po prostu chodzi o to, żeby naraz jedna osoba nie dostała odpowiedzi od iluś osób i od iluś wolontariuszy. No i teraz polskie kolejki to jest taka podstawowa informacyjna dla wszystkich projektów polskojęzycznych Wikimedia. To jest taki specjalny, jak kogoś zablokują, to dostaje informację, że może się tu skarżyć i właśnie ten najważniejszy, znaczy najważniejszy dzisiaj można powiedzieć, to jest ten permission.pl i właśnie tutaj wysyłamy wszystkie zgody dotyczące dotyczące właśnie załadowanych utworów, jak taką zgoda, taka zgoda jest konieczna. No i tutaj jest informacja, jak zostać wolontariuszem. Tu jest link do strony. Trzeba sobie na tą stronę wejść. Tu jest opisane też, jakie są mniej więcej wymagania i po prostu trzeba się śmiało dopisać do listy.
wpisać się na tą listę, przedstawić się, kim się jest, na które kolejki chce się mieć, które chce się obsługiwać i tyle. I się czeka potem na tych administratorów VTRS, żeby do tego, żeby przypisali, znaczy, żeby dali te uprawnienia tej osobie. Jest to dużo prostsze niż zostanie administratorem w polskiej Wikipedii zdecydowanie. No i ewentualnie warto poprosić znanych Wikimedian sobie, żeby takich, którzy są znani ogólnie międzynarodowo, żeby napisali w aplikacji parę ciepłych słów o tej osobie, to przyspiesza proces. I jedna ważna rzecz, że właśnie wolontariusz musi przestrzegać tych zasad dostępu do niepublicznych, osobistych informacji, czyli jest tajemnica korespondencji. Ja nie mogłem tu pokazać dzisiaj żadnego konkretnego przypadku, który w VTRS jest obsługiwany w tej chwili, tylko jakoś ogólnie o tym mówić. Nie mogę też pokazać, jak ten interfejs dokładnie wygląda. Czy ten interfejs jak wygląda, to można sobie zobaczyć, bo są zrzuty ekranowe takie zanonimizowane, natomiast na żywo tego nie mogę pokazać. No i trzeba się też zweryfikować co do własnej tożsamości, czyli tam trzeba przysłać do Wikimedia Foundation zdjęcie swojego dokumentu i oświadczenie, że się będzie to przestrzegało i to wiele osób trochę zniechęca, bo się traci trochę anonimowość, chociaż odpowiadając nie trzeba koniecznie, ja na przykład odpisuję pisząc swoje imię i nazwisko, ale nie ma takiej konieczności, jak ktoś chce się podpisywać pseudonimem na te maile też może. No i ta kolejka właśnie permission, czyli tych zgód, kiedy w ogóle trzeba przysłać zgody, tak? Generalnie zawsze jak się właśnie ładuje cudzy utwór, który nie jest w domenie publicznej lub nie jest oznakowany wolną licencją z tego źródła, z którego pobraliśmy, już wtedy jak z Flickra bierzemy zdjęcie, które jest na wolnej licencji, to nie musimy tej zgody przysyłać, ale we wszystkich innych przypadkach tak. No i również jak się ładuje własny utwór i podpisuje się go w opisem swoim imieniem i nazwiskiem, a na stronie użytkownika się nie podało, że się nim jest, no to wtedy po prostu skąd my mamy wiedzieć, że to imię i nazwisko to jest tej osoby, która załadowała i wtedy ta osoba też dostaje alert, że musi zgodę przysłać. No i teraz treść zgody. Najprościej jest użyć gotowy wzór. Tak, tutaj jest link do strony, gdzie te wzory są podane, tylko ten wzór no, trzeba dostosować do danej sytuacji. Na przykład w polskim języku niestety tak jest problem z końcówkami męskimi i żeńskimi, więc jak kobieta przysyła zgodę, no to sobie powinna te końcówki przystosować odpowiednio. On jest niestety defaultowo w męskiej wersji i ewentualnie w zależności od tego, czy jest się autorem, czy jest się dysponentem praw autorskich, czy bezpośrednio właścicielem praw autorskich majątkowych na podstawie umowy, to też tam trzeba trochę ten tekst odrobinę zmienić. No i jest też taki generator zgód, on jest całkiem wygodny, tu jest link do niego. No i w tym, że ten generator zgód ma jedną wadę, że on sugeruje, żeby wysyłać te zgody na taki adres e-mail ogólny i te wszystkie zgody tam wpadają obojętnie, w jakim języku się to zrobi. I potem ostatnio, jak widziałem, to w tej chwili ta kolejka tych zgód jest taka długa, że potem ci, co obsługują te kolejki, jeżeli zgoda jest po polsku, to oni przyślą to w końcu do polskiej kolejki. Ale ostatnio przysyłają po dwóch, nawet do trzech tygodni, tak od momentu, kiedy ta zgoda do nich dotarła do tej głównej kolejki. Więc dużo szybciej jest przysłać od razu do polskiej. W tej chwili ja daję radę przeciętnie do 48 godzin odpisać na każde, co przychodzi. Tak. No mówię ja z tego powodu, że na tą chwilę się tak złożyło, że właśnie praktycznie tylko ja to obsługuję, więc też chciałem trochę tu ponarzekać, ale to może w jakimś następnym spotkaniu, że celem tego spotkania mam jeszcze zachęcenie, żebyście dołączyli do tych wolontariuszy. Jeszcze Ankrym ma też uprawnienia, ale Ankrym się zdecydował w pewnym momencie, że ma dosyć i obsługuje tą kolejkę główną, a ja obsługuję głównie tą kolejkę zgód. On czasami bierze te zgody, jak ja jestem bardzo zajęty, się zrobi długa ich dużo, to wtedy on zaczyna w końcu, ale bardzo niechętnie. No i teraz tak,
Minimalnie w zgodzie musi być konkretna lista utworów, których dotyczy. Nie można przysłać zgody, że wszystkie, na przykład, była niedawno taka zgoda, że wszystkie zdjęcia, które załaduje dany użytkownik w Commons, tak? No to skąd ja mam wiedzieć, czy on ten użytkownik załaduje za jakiś czas i tak nie można. Zresztą generalnie taka zgoda to jest jakby forma umowy na tą licencję. W związku z tym, zgodnie z polskim prawem, musi być wydana na konkretne utwory. No i najlepiej to zrobić w formie linków do załadowanych plików, bo wtedy jest taki automat, taki bot, który w Commons automatycznie znakuje, że przyszła zgoda i zabezpiecza przed usunięciem te pliki. No a w najgorszym to po prostu nazwy tych plików, natomiast musi być jasność, na które konkretnie utwory została wydana zgoda. A czasem na przykład zgoda przychodzi i są inne nazwy plików niż nazwy plików, które ktoś załadował, tak? No to wtedy nie da się tego powiązać i trzeba prosić, żeby sporządzili jednolitą listę tych plików, na które konkretnie zgoda została wydana, tak żeby się to dało powiązać z plikami w Commons. No i w momencie, kiedy to nie autor przysyła zgodę, tylko dotyczy to właśnie zgody do praw przeniesionych, no to trzeba podać, w jaki sposób doszło do przeniesienia tych praw majątkowych. No i w przypadku, kiedy na podstawie umowy, to najlepiej jest po prostu przysłać skan tej strony umowy z klauzulami przenoszącymi, żebyśmy się mogli zorientować, czy zakres jest wystarczający do udzielenia wolnej licencji. No i takie są warunki. To się jakby ostatnio trochę poprawia. Coraz więcej zgód, które od razu na dzień dobry są poprawne. I trochę ludzi też korzysta z tego kreatora, tylko wtedy właśnie będą długo czekali. Przecież tego kreatora można skorzystać w ten sposób, że można tą wygenerowaną zgodę skopiować sobie i przysłać ją po prostu od razu na właściwą kolejkę. Czyli właśnie na ten adres, tutaj ten polski. No i teraz tak, żeby ta zgoda w ogóle jakiś sens miała być, no to trzeba w ogóle się zastanowić i to jest taka checklista, tak, którą ja sam praktykuję w momencie, kiedy analizuję daną zgodę. Czyli po pierwsze sprawdzamy, czy utwór nie jest w domenie publicznej. Tak jak autor utworu zmarł 70 lat temu, jeśli jest to zdjęcie właśnie bez tego zastrzeżenia praw autorskich sprzed 1994 roku, czy utwór jest dokumentem, znakiem, no lub kontrowersyjna sprawa materiałem urzędowym, no to wtedy nie ma sensu zgody na użycie tego utworu na jakiejkolwiek licencji, ponieważ jak jest utwór w domenie publicznej, prawa majątkowe wygasły, żadna licencja nie jest potrzebna. Jeśli utwór nie jest w domenie publicznej, no to trzeba ustalić, kto jest właścicielem majątkowych praw autorskich. Jeżeli ładuje autor i autor nigdy nie przeniósł tych praw, no to sprawa prosta, tak? Oprócz wyjątku, kiedy utwór wykonywał w ramach obowiązków etatowych, no bo wtedy prawa przysługują pracodawcy. No i potem, jeśli autor przeniósł prawa majątkowe, no to trzeba sprawdzić klauzule przenoszące w umowie. No i bardzo często bywają sytuacje, że nie ma umowy, ktoś twierdzi, że na przykład zamówił zdjęcie, sesję fotograficzną, agenci na przykład artystów, jak również właśnie posłowie, różne inne takie celebryckie, nazwijmy to, osoby mają taką tendencję, przysyłają zdjęcie i mówią, a ja mam do tego prawa. No to pytanie, ale na jakie podstawy? Tak, to jest przede wszystkim, kto jest autorem tego zdjęcia i w jaki sposób przeniósł. Jeśli przeniósł, to prosimy o określenie, na jakie pola eksploatacji, jak ktoś nie wie, o co chodzi, to żeby stronę z klauzulami przysłał. No i jak autor zmarł i za życia nie przeniósł praw majątkowych, no to prawa mają spadkobiercy, no i w związku z tym wtedy trzeba szukać spadkobierców. Zdarzają się takie przypadki, że ktoś na przykład ma zdjęcie z zakładu fotograficznego, jest stempel nawet zakładu fotograficznego, więc z grubsza wiadomo, co to za zakład. Jak jest mała miejscowość na przykład, albo nawet Warszawa czasami, tak, to się zdarza, że ktoś tak jest zdeterminowany, żeby zdjęcie tego dziadka jednak w Wikipedii umieścić, że dociera do właściciela zakładu bądź jego spadkobierców i spadkobiercy przysyłają i nie ma wtedy problemu. Natomiast jeżeli spadkobierców nie ma, no to wtedy jest problem ze Skarbem Państwa, który nie wie, że ma
prawa majątkowe, nie ma żadnego rejestru, nie wiadomo kogo o to prosić. No i generalnie jest tak, że jak nie wiadomo, kto jest autorem, to się bardzo często zdarza, zwłaszcza takich, powiedzmy, zdjęć rodzinnych, no to nie można tych zdjęć załadować, tak? To się zwykle prosi, to może jednak spróbujcie sobie przypomnieć, kto to zdjęcia, albo szukajcie innego zdjęcia tej osoby, która po prostu, do której wiadomo, kto jest jej autorem. No i teraz wiarygodność jeszcze zgody jest ważna, czyli tak. Po pierwsze, kto powinien przysłać, tak? No idealnie powinien przysłać właściciel praw lub jeśli właśnie to są prawa autorskie na instytucje zostały przeniesione, no to odpowiednio umocowana osoba, czyli mająca prawo reprezentować instytucję w zakresie dysponowania jego majątkiem, bo majątkowe prawa autorskie to jest majątek instytucji. Lub ewentualnie, jeśli mają pisemne upoważnienie od takiej osoby. Na przykład w muzeach, no to przeważnie jest dyrektor, wicedyrektor, różnie to bywa, ale na przykład bardzo często jest tak, że kurator wystawy na przykład czasowej, jak robi, to dostaje upoważnienie do dysponowania prawami do tych wystawionych w utworu i wtedy kurator może zgodę przysłać, a przy wikirezydentach to właśnie najlepiej, jak wikirezydent na dzień dobry wytłumaczy wszystko dyrektorowi tak instytucji, w której jestem wikirezydentem i dostanie po prostu pisemne upoważnienie, to wtedy wystarczy, że na VTRS przy pierwszej zgodzie takie upoważnienie prześlę i dalej możemy procedować od tego wikirezydenta zgodę. No i teraz jak, tak? To w sposób właśnie umożliwiający sprawdzenie autentyczności, czyli idealnie z oficjalnego adresu e-mail, czyli na przykład jak taki dyrektor przysyła z prywatnego Gmaila, to jest to podejrzane od razu na dzień dobry, no i prosimy wtedy o przysłanie tego z jego czy jej oficjalnego adresu e-mail. Przy zawodowych fotografach to jest na przykład tak, że ja mam tak, że sprawdzam, czy gdzieś ten zawodowy fotograf na swojej stronie kontaktowej nie podał tego adresu, to nawet jak to jest wtedy Gmail, czy któraś z tych bezpłatnych skrzynek, to jeśli on gdzieś, czy ona podał, to wtedy no to można uznać, tak? Natomiast jeżeli jest jakiś zupełnie anonimowy, tak, ten adres e-mail właśnie z Gmaila, z Wirtualnej Polski, czy tam, gdzie można sekundę założyć dosłownie nowe konto, no to nie da się powiązać tego, nie wiadomo, czy to faktycznie ta osoba, czy ktoś, kto się pod nią podszywa. No i dopuszczalne jest też przysłanie podpisanego stanu lub PDF-u z weryfikowalnym podpisem elektronicznym. To też jest, była kiedyś dyskusja o tych podpisanych skanach, bo w sumie nie wiadomo, czy skan, kto podpisał ten skan, jak mamy zweryfikować podpis, ale w polskim prawie na przykład jest tak, że sfałszowanie podpisu, no to jest już przestępstwo karne zagrożone całkiem sporą karą i ten ktoś bardzo ryzykuje, tak? No i sam fakt, że ktoś tak ryzykuje przysyłając podpisany skan jest już w miarę uwiarygadnia, że to rzeczywiście jest ta osoba. No a w przypadku instytucji to często tak jeszcze jest pieczątka przywalana, czy nie jest absolutnie wymagane, czy jest na papierze filmowym, też uwiarygodnie. Natomiast nie są akceptowane zgody z adresy właśnie e-mail, który nie da się powiązać na podstawie ogólnodostępnych źródeł z osobą wydającą zgodę. Zgody z drugiej ręki, czyli kiedyś można było forwardy, ale ponieważ teraz większość programów robi forwardy jako wklejki, to w związku z tym wklejki i forwardy nie są akceptowane. No i zgody przysłane oczywiście przez niewłaściwe osoby, nieumocowane, tudzież nie mające w ogóle praw majątkowych. No i to szczególnie starannie to sprawdzamy przy zdjęciach wykonanych przez profesjonalnych fotografów, którzy są pouczani przez swoje OZZ-y co do swoich praw, bardzo często dostają broszury do domu i tak dalej i może ich kiedyś najść na właśnie na roszczenia w stosunku do nas, no więc w związku z tym przy zawodowych to dosyć dokładnie to sprawdzam. Taka zabawna historia, nie podam nazwiska, ale była taka słynna fotografka, która w pewnym momencie wpadła na taki pomysł, że będzie sobie dorabiała w ten sposób, że umieściła na swojej stronie
zdjęcia różnych ważnych osób, Miłosza, Jana Pawła II i tak dalej, przez nią wykonanych jak najbardziej zawodowo, bardzo dobrych zdjęć. I tam gdzieś drobnym maczkiem napisała oświadczenie, że z tych zdjęć nie wolno kopiować, używać bez jej zgody i że to jest związane z kosztem wysokości tam 2,5 tysiąca złotych za miesiąc używania danego zdjęcia na danej stronie. Po czym poczekała trochę i zaczęła właśnie od różnych osób, które te zdjęcia w dobrej wierze pobierały, nawet niekoniecznie z jej strony, bo na przykład brały je z Google'a, tak? Jak ona umieściła, to Google też wyrzuca zdjęcie, jak się szuka zdjęć, i brały z Google'a na przykład te zdjęcia. I ona kiedyś do nas też przysłała i mamy kilkanaście zdjęć. No to możecie sobie wyobrazić, jak dokładnie sprawdziłem, że to na pewno jest ona, że wie, co robi i że na pewno nie będzie z tego powodu kłopotów. No i mamy takie typowe scenariusze, które się dzieją, tak? Ktoś ładuje nieświadomie zdjęcie, jest brak podstawowego opisu, plik wygląda właśnie na pobrany skądinąd, no więc wtedy często leci w trybie speed and delete, to znaczy któryś z administratorów po prostu kasuje to już. I ten ktoś dostaje tylko informację, że zdjęcie zostało skasowane, bo narusza prawa autorskie. I wtedy, jeśli zdarza taka sytuacja, a na przykład ktoś z autorem nawet tego zdjęcia, no to wtedy często tam przy tym usunięciu, że musi zgodę przysłać, dostaje taki alert, no i wtedy rozpoczyna tą procedurę. No więc wtedy, jeżeli przyśle poprawną zgodę, no to można zrobić undeletion request, no i ja go wtedy robię, zgłaszam, żeby odkasować ten plik i się, one dosyć szybko są odkasowywane w tej chwili. Następnie drugi wariant to jest w normalnym trybie. Kiedy są wątpliwości, to ktoś oznacza komuś zdjęcie, że jest właśnie do usunięcia i zaczyna się dyskusja. I wtedy zwykle jest 2-3 dni na reakcję, bo te dyskusje są szybkie. I najlepiej wtedy jak najszybciej przysłać dobrą zgodę i napisać pod tym żądaniem usunięcia, że taka zgoda została wysłana. Jeżeli zgoda przychodzi, ja widzę, że już jest zdjęcie zgłoszone do usunięcia, no to wtedy po prostu też piszę, bo jest zgoda i wtedy nie ma problemu, zdjęcie zostaje. Następnie, gdy ładujemy plik, do którego wkrótce nadeślemy zgodę, to też właśnie w tym formularzu ładowania warto wstawić taki szablon permission pending i daje to wtedy około miesiąca czasu na załatwienie sprawy, około, bo tu nie jest taki ściśle precyzyjnie czas ustalony, ale mniej więcej około 30 dni wtedy administratorzy czekają na usunięcie takiego. Jak po 30 dniach nic się nie dzieje, to jest takie zdjęcie oczywiście też usuwane, ale daje to na spokojnie załatwienie tego wszystkiego. No i potem, gdy wszystko jest ok ze zgodą, no to operator VTRS, szybko, to ten operator VTRS wkleja taki szablon permission ticket i on się automatycznie podaje numerek tej zgody, bo one mają taki dostęp, takie numerki w tym systemie i wtedy jest ok. W sensie, że już jest zdjęcie zaklepane, bezpieczne, z tym, że też jest tak, że raz na jakiś czas, mniej więcej ostatnio raz na kwartał czy raz na pół roku, te zgody są przeglądane przez administratorów i jak jest jakaś wątpliwość, no to wtedy ten, kto ten wkleił tą zgodę, dostaje pytania, dlaczego wkleił. Na przykład zdarzają mi się na przykład pomyłki typu, że zły numerek wkleja, że obsługuje jedną zgodę, potem drugą i zapomniałem skopiować następny numerek, no ale to się wtedy szybko wyjaśnia, że ok, pomyłka w numerku, tak? Natomiast czasem coś tam trzeba bardziej wyjaśnić. No i to jest tak, że z kolei ja jako ta osoba, która to obsługuje, powiedzmy mam już po tylu latach A, duże doświadczenie i B, pewien autorytet, znaczy w tym sensie, że jak administratorzy, którzy mnie kojarzą, widzą, że to ja, no to rzadko się zdarza, żeby się do mnie zgłosili, natomiast jak się zgłoszą, no to trzeba olimpijski spokój zachować, wszystko wyjaśnić i też natomiast, jak mówię, te zgody są, że tak powiem, no jest taka superwizja tych zgód, tak, no i dobrze, że jest. Kiedyś było też tak, że te
Te szablony mogła wpisywać osoba ładująca, że się tej osobie ładującej odpisywało, że to proszę wstawić taki szablon i te osoby ładujące mogły wstawiać. Zaskutkowało tym, że było w pewnym momencie ponad 15 tysięcy takich szablonów wstawionych na rybkę. To znaczy ludzie się zorientowali, że jak wstawią taki szablon, to nie skasują danego zdjęcia, więc wstawiali z jakimś fikcyjnym numerkiem albo numerkiem do innej zgody zupełnie. No i potem zdecydowano właśnie w Wikimedia Commons, że te szablony mogą wstawiać tylko te osoby, które są oficjalnie tymi operatorami teraz. I natomiast technicznie to można zrobić teraz, bo się dostanie po łapach. Znaczy w sensie, że ostrzeżenie nie możesz wklejać i zgłoś się do operatora VTRS, jeżeli to się ta zgoda zgadza. No i to tyle, tak? Z mojej strony. Mało czasu zostało na takie najbardziej praktyczne rzeczy. Zastanowimy się, co z tym zrobić, bo ogrom wiedzy, który przekazałeś i swojego doświadczenia jest naprawdę imponujący i myślę, że wszyscy słuchali tego też z olbrzymim zainteresowaniem i sama jestem zdziwiona, że tego czasu nam jeszcze braknie. Więc, no ale zadam ryzykowne pytanie, czy są jakieś pytania? Cisza. No dobrze, myślę, że wiele pytań padło też w trakcie prezentacji. Tomku, ja Ci ogromnie dziękuję w imieniu własnym, ale też wszystkich uczestników za tą niesamowitą prezentację pełną wiedzy i też praktycznych przykładów. No, ale to jest nic w porównaniu do Twojego zaangażowania jako wolontariusz i jakby ja dziękuję po prostu w swoim imieniu, bo to jest jakby ogrom pracy, którą ty wykonujesz. Sprawdzam, czy się coś nie ma pytania. Z mojej strony to tyle. Ogromne podziękowania jeszcze raz dla ciebie, Tomku. Również ogromne podziękowania dla wszystkich uczestników za udział. Zapraszamy was na wszystkie spotkania online, offline. Dziękuję, że dzisiaj z nami byliście. No i chyba tyle. Dziękujemy bardzo. No też.